Wojciech Kowalczyk się nie zmienił. Tak bym powiedział i na tym bym zakończył. On, Janek Tomaszewski, jest mistrzem świata w zmienianiu poglądów. I ja tam złapałem Beckenbauera. Tam był tłum taki, przy nim w ogóle wszyscy, nie było, nie sposób się było dostać. A ja mu z daleka pokazałem tę koszulkę. Z przodu i z tyłu. Żeby widział tą piątkę jego, swoją. I on nagle ten tłum tak rozpędził, przyszedł do mnie, mówi, a, co to jest? A Puszkarz mówi, ja jestem Puszkarz! Ferenc Puszkarz! Nie zrobiło to na Marku Wielgusie większego wrażenia. Zrobiło na innych, w szatni, ale nie na tyle, żeby dać Puszkaszowi buty. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiaj moim gościem jest znany dziennikarz sportowy, autor wielu piłkarskich książek, Stefan Szczepłek. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Bardzo miło mi pana powitać, panie Stefanie. Moja przyjemność. Zacznę... Futbolownię znam, więc to moja przyjemność. No to mi jest bardzo przyjemnie, że pan zna, no bo nie ukrywam, że skromny kanał. Więc jak pan Stefan zna, to super. Od razu przechodzę do książki Mecze Polskich Spraw. Najnowsza pana książka, tak? Od razu pokazuję. I od czego chciałem zacząć? Przede wszystkim jesteśmy świeżo po meczu z Węgrami. Wywiad może już będzie kilka dni po, ale od razu nawiążę do tego meczu. I pierwsze strony, w zasadzie pierwsze dwa rozdziały to są mecze z Węgrami. I to, co pan tu opisuje w tych książkach, to są jeszcze całe okoliczności tego, jak do tych meczów dochodziło. I przyznam szczerze, że ten pierwszy mecz oczywiście, który jest tu opisany, mnie bardzo zaciekawił, ale najbardziej uderzył mnie ten drugi ze względu na to, na okoliczności tego, że kilka dni później wybuchła II wojna światowa, gdzie tak na dobrą sprawę no, wszyscy szykowali się na wojnę, a tutaj odbywa się mecz piłkarski z Węgrami. Węgrami, które no, też nie ukrywając w tamtych czasach stanowiły o sile piłkarskiej, niekoniecznie my o niej stanowiliśmy, ale faktycznie to było dosyć ciekawe, więc jakby pan tak się odniósł może do tych okoliczności, które mamy dzisiaj piłkarskich i meczów z Węgrami, a do tego, co było wtedy. Wie pan, pan podaje przykłady dwóch meczów, mówiąc o tym, że pisze, jak do nich dochodziło, a o tym jest książka cała. Czyli ja wybrałem 14 meczów wspólnie z wydawnictwem SQN. Takich meczów, o których można by, znaczy o każdym meczu, prawie każdym można by powiedzieć coś ciekawego, ale chodziło mi o to, żeby napisać o tym, czego przeciętny kibic nie widzi. Czyli to, co jest tam we wstępie napisane, mecz nie zaczyna się wtedy, kiedy sędzia gwizdnie po raz pierwszy, tylko znacznie wcześniej. I towarzyszą temu rozmaite okoliczności. I akurat tak się złożyło, że rzeczywiście wśród tych 14 wybranych meczów są 3 z Węgrami, bo każdy z nich był z jakiegoś powodu wyjątkowy, bo pierwszy to był w ogóle pierwszy mecz historyczny, rozegrany w 21 roku, więc 18 grudnia będziemy mieli setną rocznicę. Czyli to był mecz, do którego doszło 3 lata po odzyskaniu niepodległości, więc Polacy wtedy mieli znacznie poważniejsze sprawy na głowie niż gra w piłkę. A grali przecież, prawda? A drugi, tak jak pan powiedział, 39 rok, 4 dni do wybuchu wojny. Z kolei ludzie myśleli o wojnie, a nie o tym, żeby grać. A jednocześnie ten mecz z Węgrami, którzy wtedy byli wicemistrzami świata i my wygraliśmy z nimi 4-2, też dodał nam jakiejś takiej wiary, bo wprawdzie Węgrzy zawsze byli naszymi przyjaciółmi, bratankami i tak dalej, ale pamiętajmy, że w 1939 roku to oni byli z Hitlerem, a nie z Polską. A mimo to przyjechali, zostali przyjęci brawami jak zawsze w każdej sytuacji, więc to wszystko jest interesujące. No, a ten trzeci mecz z Węgrami, no to jest oczywiście finał olimpijski w 1972 roku, bo tak się złożyło, że, o czym zresztą no, wszyscy wiedzą akurat o tym, że to było pierwsze polskie zwycięstwo nad Węgrami od 1939 roku właśnie, w 1972. Tyle lat trzeba było czekać. I można powiedzieć, że wtedy się w jakimś tam sensie skończył ta pewnego rodzaju historia polsko-węgierska, ona trwa. Ale skończyła się w tym sensie, że do tej pory, do tego 72 roku, no my zawsze występowaliśmy w roli uczniów, którzy bardzo często, zwłaszcza na po wojnie zaraz, kiedy Węgrzy mieli złową jedenastkę, którzy dostawali straszne wciry, jak to się mówi u nas, no bo tam po 5, po 6 bramek, jak nam wrzucali, to była norma.
No i to się nagle wszystko odmieniło w tym 72 roku, bo przestali do nas przyjeżdżać węgierscy trenerzy, którzy zrobili tu bardzo dużo dobrego dla Polski. Geza Kalocsaj, Zoltán Opata, Janos Steiner, to są wszystko trenerzy klubowi, którzy zdobywali tytuły mistrza Polski. Ja jak wyliczyłem, chyba w sumie 10 czy 11 tytułów mistrza Polski zdobyli trenerzy węgierscy. Imponujące. Imponujące. Więc oni swoje piętno tutaj takie fajne odcisnęli. No i potem nagle wszystko zaczyna się zmieniać, bo my po tym 72 roku idziemy w górę, a oni idą w dół. Nie dlatego, że z nami przegrali, tylko po prostu u nich się zmieniła sytuacja. No i nagle przestaliśmy być tymi chłopcami do bicia. No i tak jak mówimy o tym, co oglądaliśmy w czwartek, tak? W czwartek w Budapeszcie, 25 marca, no to tym razem my tam jechaliśmy w roli prawie nauczycieli. No a jak to wyszło, to wyszło. No, no za dobrze to nie wyszło, bądźmy szczerzy. Ten mecz, no był słaby, krótko mówiąc. Przerywając panu, przepraszam, czy pan, jak patrzy na to, myśli pan, że takie okoliczności, które mamy teraz, pandemia i tak dalej, one też zapiszą się w kartach historii, że powiedzmy, no mamy jakiś tam rok czasu pandemii, jesteśmy w takiej jakby sytuacji i faktycznie wtedy wojna, oczywiście nie można porównywać, bo tam to było tragiczne czasy, ale faktycznie, że tu też ta piłka nożna jest takim wydarzeniem, które pozwala trochę ludziom odetchnąć? No na pewno tak. Wtedy były czasy tragiczne, jeśli mówimy o 1939, ale też teraz też są tragiczne. Tak, no. Tylko w innym wymiarze. Teraz już jednak no, to nie ludzie ze sobą walczą, tylko ludzie walczą z wirusem. Ale na pewno ma to jakiś wpływ. No, nie tylko dlatego, że trzeba przestrzegać tych wszystkich zasad, ale dlatego, że pierwsza podstawowa sprawa, no nie ma kibiców. Czyli raczej odpada, raczej, bo nie zawsze odpada coś takiego, co się zwykło określać atutem własnego boiska. Czy my gramy w Budapeszcie, czy będziemy grali, nie wiem jeszcze gdzie, być może w Warszawie jesienią. I jeśli będziemy grali w Warszawie jesienią, to znaczy, że już będzie normalnie, to już będą kibice. Ale w tym Budapeszcie kibice węgierscy nie mogli pomóc swojej drużynie. Tak samo jak kibice angielscy nie pomogą na Wembley swojej. To akurat dla nas to chyba trochę dobrze. Mam taką nadzieję też, nie wiem kiedy kto będzie słuchał tej naszej rozmowy, ale tam zawsze jedzie się na Wembley jednak z nożem na gardle. A niech pan mi powie, bo czytając oczywiście te okoliczności w ogóle tych meczów piłkarskich, co jest uważam czasem nawet bardziej interesujące niż samo spotkanie. Tak mi się wydaje, czasami tak. Bo pana podopieczny zresztą napisał też ciekawą książkę o w podróży, że tak powiem, Michał Kołodziejczyk też bardzo ciekawą i też opisał te okoliczności. Tak, Zenitą, ale oni zrobili Zenitą Werner coś fantastycznego. Oni po prostu zrobili coś, co do tej pory można było czytać tylko u autorów zagranicznych, którzy mieli oprócz talentu możliwości poruszania się po świecie, prawda? I tutaj Anita z Michałem no, pojechali w parę miejsc na świecie i zrobili fantastyczną rzecz. I teraz ta nasza książka może być śmiało drukowana tam gdzieś za granicą i będzie też czytana tak, jak jakiś tam, nie wiem, no paru jest tych autorów. Angielski zwłaszcza, z Jonathanem Wilsonem na czele. I to jest, czy z FOU, czyli jak futbol zmieniał świat, prawda? To jest coś takiego. I to jest porównywalne. No bo bardzo często jest tak, że nastawiamy się na jakiś mecz, że jak nie wiadomo na jaką ucztę, a potem się okazuje, że on jest niestety nie. Z bardzo wielu powodów. Niekoniecznie dlatego, że piłkarze są słabi, tylko że są jakieś takie okoliczności, które powodują, że mecz stoi na takim sobie poziomie. No i tak to było, bądźmy szczerzy, z tym meczem naszym teraz w Budapeszcie. No, wszyscy sobie robili nadzieje związane z nowym trenerem. Tak. Znaczy wszyscy. I nie chcę być mądry po meczu, ale ja sobie tych nadziei nie robiłem szczególnych, ponieważ ja uważam, że problemem polskiej reprezentacji nie jest trener, tylko piłkarze bardzo, w sumie no bardzo przeciętni, nie czarujmy się. Ja ich kocham, to jest reprezentacja mojego kraju, ale,
ale jednak no to nie jest jakaś wielka, wielka drużyna poza Lewandowskim. Sam pan wie, że to jest takie czasem najprostsze rozwiązanie zrzucić na trenera, bo to jest jednostka, a co innego zmienić w 11 piłkarzy. Najłatwiej zrzucić na trenera i trenera zwolnić. No to jest, myślę, temat na osobną w ogóle audycję prawdopodobnie. Ja jeszcze nawiążę do tych okoliczności, bo też czytałem książkę ostatnio o Król Twardocha, która też opisuje właśnie te rywalizacje sportowe w tym okresie dosyć trudnym dla Polski, gdzie te kultury się przede wszystkim przenikały bardzo mocno. I w tej książce zresztą pan też dokładnie opisuje te okoliczności. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale ja teraz zadam kolejne pytanie, które uważam dla dzisiejszych widzów, słuchaczy, kogokolwiek, kto śledzi piłkę nożną, taki widz, słuchacz może sobie je zadawać. Czemu w ogóle warto wracać do tych starych czasów, do tych historycznych czasów? Czemu, wie pan, przeciętny chłopak młody się zastanawia, ile razy można mówić o reprezentacji z 74, no bo biorąc pod uwagę, no ciężko teraz odnaleźć jakieś sukcesy naszej kadry, nie wracając do tamtych czasów, ale po prostu takie są czasem opinie, że jesteśmy trochę już zmęczeni tym wracaniem do tych czasów. I teraz czemu warto do tego wracać? Wie pan, każdy wraca, znaczy przede wszystkim tak, każdy w zależności od wieku ma jakieś swoje wspomnienia, które zwykle dotyczą jego młodości. To po pierwsze, tak się w moim przypadku, skoro już pan ze mną rozmawia, to w moim przypadku tak się szczęśliwie złożyło, że ja jestem w wieku piłkarzy wielkiej drużyny Kazimierza Górskiego. Czyli jestem ich rówieśnikiem, grywałem z nimi w piłkę. Tak można powiedzieć, znaczy oni grali, ja głównie podawałem, ale byłem na tym boisku wielokrotnie. I to było dla mnie niezwykłe wyróżnienie, że ja mogłem grać z Dejną, z Gadochą. No, to było coś wyjątkowego, więc to się wspomina. Ale, wie pan, trudno nie wspominać czegoś, co dotyczy moich kolegów, jakby na to nie patrzeć, którzy byli prawie najlepsi na świecie. To po pierwsze. Tutaj każdy ma jakąś tam swoją taką kategorię, która jest mu szczególnie bliska. Po drugie, no oni osiągnęli ewidentny sukces, więc wspomina się już nie tylko ich pod kątem tego, że się ich zna osobiście, tylko że się to przeżyło, że się to widziało i że człowiek, jak jeździł gdzieś tam po świecie, to był dumny, jak mówili Polska, no to Lato, Dejna, Gadosza, prawda, potem Boniek, Tomaszewski ewentualnie, a potem, czy bardzo szybko, Papież i Wałęsa. To były synonimy Polski, prawda? I to jest fajne. Więc tym bardziej do takich czasów się wraca z przyjemnością. A poza tym, wie pan, jak ja mówię, że każde pokolenie ma takich swoich bohaterów. Nie lubię słowa idol, no ale ono funkcjonuje. Ma takich swoich bohaterów, ulubionych piłkarzy, ulubione sytuacje, mecze i tak dalej, i tak dalej. No to jak ja bym pana spytał, a jaki finał Mistrzostw Świata, czy w ogóle jakie Mistrzostwa Świata pan zapamiętał, to by co pan powiedział? Jakie? Myślę, że te 2012, bo w nich uczestniczyłem najbardziej jakby... A, czyli Mistrzostwa Europy. Europy, Jezus, bo... Tak, ale okej, dobra. Tak, chodziło o turniej ogólnie. No jasne. Ale Mistrzostwa Świata 98, bo to były moje pierwsze. A no właśnie. Tak, z takim pełnym... Czyli krótko mówiąc, jest pan w stanie wymienić pewnie skład z finału Francja-Brazylia, nie ma problemu, tak. Prawda? Myślę, a ja panu powiem szczerze tak, jakbym zaczął pisać, To bym te dwie jedenastki odtworzył bez większych problemów. Byłem na tym meczu, na finale. No szczęśliwie dużo widziałem na własne oczy. Ale wie pan, ale dla mnie z kolei, jakbyśmy odwrócili to pytanie, to niech się słuchacze, widzowie nie załamią, ale dla mnie to są Mistrzostwa 66 roku. Bo pan uzasadni swój 98 swoim wiekiem i pewnie tym, że pan sam grał w tym czasie, czy coś takiego, tak, prawda? No bo widać, że pan grał. Ale ja w 66 roku miałem 17 lat, grałem w A-klasie i po prostu jak się patrzyło na tego Pelego i Garincze, chociaż akurat ich to krótko, bo ta Brazylia moja kochana odpadła, ale potem przerzuciłem swoje sympatie na Portugalczyków z Eusebio i to było, wie pan, I ja tamten finał pamiętam, także ja te jedenastki, dwie angielską i niemiecką, to wymieniam panu tak, wie pan, jak Legię z 69 roku.
Czyli to nie jest nic, bo ja się zastanawiam czasem nad tym, czy to jest tylko mój problem, czy to jest ogólnie, źle nazwałem problem. To jest taka przypadłość wszystkich, że wszyscy kojarzą najlepiej... Zwłaszcza facetów, no bądźmy szczerzy. Czyli najlepiej się kojarzy te czasy swoje młodzieńcze, kiedy człowiek był taki wolny, bo najwięcej pamiętam. No jasne. I kojarzy pan ten mecz, wie pan, z dziewczyną, z jakąś tam sytuacją, z filmem, na którym byliście, coś tam takiego. To jest super. I to jest życie. I nagle ta piłka schodzi na dalszy plan, ale ona tam jest. Oczywiście. I to jest ta książka. Ja bardziej pamiętam składy na przykład, nie wiem, zawodników z klasy z lat 90. 2000 niż na przykład teraz, nie? Tym bardziej, że tamci bardziej zasługiwali na pamięć. No. Więc to jest taka. Czyli to nie mam się czym martwić, rozumiem? Ale skończę znowu, jest pan absolutnie normalny moim zdaniem. Okay. Albo ja jestem nienormalny. Okay. Pan się utwierdził w tym, a pan, że jest, że tak powiem, bardziej doświadczony życiowo, to przynajmniej jestem teraz przekonany. Ale wie pan, a z kolei to jeśli ja pana utwierdziłem, to w porządku, a z kolei mnie czasami w tym utwierdzają różni ludzie, którzy są wyjątkowi w jakichś innych branżach, typu Jerzy Pilch na przykład. Jak ja rozmawiałem z Jurkiem Pilchem na temat piłki, to on mi mówił tak jak ja. I on mi mówił, bo byliśmy mniej więcej w tym samym wieku, on był niewiele młodszy. I on po prostu to była podobnego typu rozmowa. Że mówi, a tam dzisiaj, tam jak Hausner z Kowalikiem grali w tej Krakowi, a to była Krakowia, nie? I zaczyna mówić, jakieś konkrety i coś. Tylko z kolei, wie pan, jak się rozmawia z kimś takim jak Pilch, to człowiek, mimo że byliśmy kolegami, to człowiek z każdym kolejnym zdaniem robi się taki coraz mniejszy, coraz mniejszy, dlatego że to, co ja mówię językiem potocznym, on mówi literackim, a jednocześnie normalnym, i on wpada na tego typu sformułowania, jakie mnie by nigdy nie przyszły do głowy. Tak. Czyli on po prostu wprowadził futbol do literatury, czego ja nie jestem w stanie zrobić. No i czyli widzi pan, to jest spojrzenie literata, pisarza. Ale z kolei jak ja rozmawiałem, mówię, mam ten przywilej wieku, okazuje się, że PESEL bywa czasami zaletą. Bo ja więcej przeżyłem, więcej widziałem, więcej rozmów w życiu odbyłem, ale jak się rozmawia z wybitnymi pisarzami właśnie, czy aktorami, reżyserami, każdy z nich ma inne spojrzenie na piłkę nożną, w ogóle na sport, ale gdzieś tam to się wszystko łączy, że tak naprawdę to nieważne, co kto z nas robi i jaki sukces osiągnął lub nie, tylko ważne, że my wszyscy jednakowo to przeżywamy. I gdzieś tam się, wie pan, w różnych sytuacjach uaktywnia ten zespół Tureta, jak coś nie wychodzi, prawda? No tak, tak. Ale to wie pan co, to jest akurat ciekawe, co pan powiedział, bo ja nie ukrywam, że akurat w swoich rozmowach staram się przynajmniej zapraszać sam gości spoza środowiska piłkarskiego, ale którzy się interesują. Był na tej kanapie Artur Barciś, który, no, że tak powiem, też tą piłką się pasjonuje, interesuje, może nie jest jakimś wielkim znawcą, ale to zawsze pozwala mi trochę na inne spojrzenie. Ja przypuszczam, że pan jako wieloletni... Każda rozmowa rozwija. Pan jako wieloletni dziennikarz, zestawiając się właśnie z Jerzym Pilchem, pewnie miał fajną taką odnośnię, zobaczyć, porównać trochę siebie do takiego świata, trochę innego, żeby to porównać, czy ja już odleciałem totalnie w tym swoim myśleniu sportowo-piłkarskim i porównać do kogoś, kto jeszcze ma totalnie inne zupełnie spojrzenie. To ma pan rację z tym, że akurat jeśli chodzi o piłkę, to bardziej Pilchu odleciał niż ja. I to jest też fajne, że mówię, piłka ludziom głowy urywa. W dobrym sensie. Jednak coś jest magicznego w tym, że ci faceci tam biegają i wszystko tak naprawdę od nich zależy na tym boisku. Jasne, a niech mi pan powie, bo to jeszcze trochę tak chciałem, ja nie wiem, czy da się na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest takie pytanie może nie tylko związane ze sportem, ale w ogóle, dlaczego my powinniśmy pamiętać o historii? Nie zadam o historii narodu, ale o historii na przykład naszego sportu, naszej piłki nożnej. Dlaczego o tym powinniśmy? Nie? To może trochę jest takie ogólne pytanie, ale czy pan jest w stanie na nie odpowiedzieć? Znaczy pytanie jest ogólne, a odpowiedź będzie banalna. Ja niczego nowego nie wymyślę. Tak, a to może być taka. W moim przypadku innej nie będzie. Wie pan, mógłbym powiedzieć, że historia jest nauczycielką życia, prawda? Ale to już jest kompletny banał, chociaż prawda. No jednak, wie pan, jak się nie pamięta o własnych korzeniach, już mówię, w przypadku kibica polskiego, no to ten kibic polski jakoś tam powinien być przygotowany pod względem wiedzy na temat historii polskiej piłki, ale generalnie im kto, kolejny banał, im kto więcej wie, tym więcej rozumie. I ta historia uczy, jakby na to nie patrzeć.
Można, a w przypadku dziennikarzy, no, jest wielu dziennikarzy, pewnie pan poznał, i oni mają z pańską firmą związek jakiś tam. I mam czasami takie wrażenie, jak sam rozmawiam z młodymi dziennikarzami, że ich wiedza jest ukierunkowana bardziej na to, co się dzieje dzisiaj. Tam ile, okay, jaki piłkarz ma, jaką ma garzę, ile ma panienek, jakie samochody, bo to jest wszystko teoretycznie ciekawe. Dla mnie to się klika. To się klika, ja wiem. Dla mnie to w ogóle nie jest interesujące. Oczywiście no, dobrze wiedzieć, prawda, ale tego typu wiedza nie pomaga mi wcale zrozumieć piłki. No, czasami może. Jak wiem, że jakiś tam piłkarz ma w głowie głównie właśnie jakieś tam takie tego typu dobra, albo za długo siedzi w kasynie, co jest zjawiskiem powszechnym jednak, no to musi mieć jakiś wpływ na jego grę. Niestety negatywny, prawda? Ale jako dziennikarz powinienem to wiedzieć, żeby móc tego piłkarza sprawiedliwie ocenić. Bo ja staram się nie oceniać piłkarza na podstawie swojej sympatii lub antypatii do niego, tylko na podstawie tego, co on robi na boisku. No ale jeśli wiem, że on na boisku robi coś nie tak, dlatego że właśnie zabalował i tak dalej, no to wtedy ja go krytykuję, że tak powiem, z czystym sumieniem. A jak nie, no to mogę go skrzywdzić czasami, bo za mało wiem. Więc jakaś tam wiedza, no niewątpliwie jest potrzebna, no. Ale ta historia, wiesz, jak każdy... Ja teraz też się zastanawiałem, a wracam do tego meczu z Węgrami, co powodowało Paulo Sousą, że on postanowił w końcu w swoim pierwszym meczu, po trzech niecałych dniach kontaktów z piłkarzami, takimi twarzą w twarz, postanowił bardzo zaryzykować, nie wystawiając Kamila Glika. Znaczy, że on nie wiedział widocznie, kim ten Kamil Glik dla reprezentacji jest. Kamil Glik nie rozgrywał samych bardzo dobrych meczów, ale to była jedna... Myśli pan, że nie zrobił tego, nie wiedział o tym? Ja nie wiem, co on zrobił. On być może uznał, że Węgrzy mają na tyle słaby... Nie wiem, na tyle słaby, a także kto by tam nie będzie stał, to nie będzie miało znaczenia. Natomiast on, wygrywając mecz, pokaże, że proszę bardzo, ja mam swoje zdanie, ja wiem, czego ja chcę. Proszę bardzo, wygrałem. No, ale się nie udało. Moim zdaniem ryzyko było zbyt duże. Bo gdyby on wstawił tego Helika z Bednarkiem, proszę bardzo, nie mam nic do Helika. Ale on został rzucony jednak na głęboką wodę, nigdy z Bednarkiem nie grał. A to się wszystko udziela pozostałym zawodnikom. To jest jednak zespół. Tutaj wyjęcie jednej cegły powoduje obruszanie się innych, prawda? Gdyby on go... trener, który pokazuje no, o to chodzi, o to chodzi. Więc gdyby on wstawił tego Helika z Bednarkiem na mecz z Andorą, proszę bardzo, niewiele ryzykuje i ma głębszą wiedzę. A w ten sposób, to jest, wie pan, to jest coś takiego jak niepowołanie na mundial frankowskiego. No, ale... Totalny szok. No. Totalny szok. No jednak trochę trzeba wiedzieć. Ja nie wiem, ja mówię, nie mam, nie jestem uprzedzony do Paulo Sousy, broń Boże, chociaż ja uważam, że pochopnie zwolniono Jerzego Brzęczka. No, ale dobra. Znaczy nie dobra, ale... Akceptuje pan stan rzeczy. Tak, no, nie mam na to wpływu. Myślę, że to nie było dobre posunięcie prezesa Bońka, no ale dobrze, stało się. W każdym razie nie chciałbym, żeby ten nowy trener zrobił to, co zrobił Leo Benhaker. I znowu mówię o Benhakerze, bo to też jest historia, no bo ja to przeżyłem. Ja z tym Benhakerem rozmawiałem, ja te mecze widziałem. I ja pamiętam, jak Benhaker podchodził do polskiej piłki. I na razie no, Sousa to się tylko pięknie uśmiecha i bardzo ładnie mówi na okrągło. Dajmy mu oczywiście szansę, niech on jeszcze coś tam zrobi, ale mam takie poczucie, że on się troszkę zachowuje jak ten młody Benhaker, młody w sensie... Wiem, ten, który do nas przyszedł. Który dopiero zaczynał w Polsce i wydawało mu się, że on tutaj pojawił się w roli futbolowego misjonarza zachodniej Europy, który trafił na jakiś prawie że syberyjski ugór, na którym trzeba zbudować coś nowego. No kasus i, Benhakera trochę się przypominał wtedy. No, i mówi, ja tu jestem lepszy. I on się z tym, że Benhaker się bardzo szybko zorientował, że jest w błędzie.
Ale byliśmy też na takim trudnym etapie jeszcze wtedy. Byliśmy, ale ja pamiętam, tu jest jeden rozdział, jest poświęcony Ben Hakerowi, znaczy meczowi z Belgią, ale ja pamiętam właśnie to, co w końcu to wtedy Ben Haker pracował, ile, 4-5 miesięcy w Polsce, że on się bardzo szybko zorientował. I ja pamiętam, ja byłem na takiej konferencji po meczu, już tego sobie nie przypominam, w Brukseli, po tym, który wygraliśmy 1-0 po bramce Matusiaka, kiedy to była konferencja dla dziennikarzy belgijskich i holenderskich, głównie belgijskich, i wtedy Ben Hacker powiedział: słuchajcie, pod względem, gdybyśmy klasyfikowali państwa europejskie pod względem talentów piłkarskich, to Polska byłaby zawsze w pierwszej ósemce. I on miał rację. Zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze ten ruch jednostronny, jak ja mówię, zdolnych piłkarzy nie odbywał się w takim natężeniu jak teraz. Moim zdaniem za wcześnie wyjeżdżają niektórzy i się tam kończą. Ale on widział, rzeczywiście bardzo szybko się zorientował, bardzo szybko zmienił front i w sumie okazał się bardzo, bardzo sympatycznym facetem, bardzo miłym i wiedzącym, czego chce. Zdecydowanie tak. No mówię, no Paulo Sosa robi bardzo dobre wrażenie, no bo trudno to, żeby robił inny. No przecież to jest pewnie inteligentny facet, który dobrze wie, że jak przyjeżdża do innego kraju, no to najpierw powinien... Znaczy to nie może od razu sobie wszystkich zrazić. I robi wszystko, żeby sobie nie zrazić. Natomiast my go nie będziemy oceniać na podstawie jego zachowań, chociaż one zawsze na ocenę wpływają, tylko na podstawie tego, co on robi. No, więc na razie mu się średnio mu się udało, na początek. Zadam panu może teraz dosyć trudne pytanie, na które nie wiem, czy pan będzie chciał odpowiedzieć, czy nie, ale jestem ciekawy pana spostrzeżeń, bo wspominał pan, że z Orłami Górskiego no, znał pan się osobiście, czasem miał pan bliższe relacje z nimi. No i też pewnie z tymi późniejszymi piłkarzami to też pana drogi się przecinały, tym bardziej jako dziennikarza. Zresztą kiedyś te relacje też były zupełnie dziennikarsko-piłkarskie, zupełnie inne. Ale ciekawi mnie, bo wie pan, też wracam trochę do historii postrzegania dzisiejszej młodzieży i tych, powiedzmy, piłkarzy ze starszego pokolenia, których się, że tak powiem, no nie pamięta. Ja na przykład no, nie będę mówił, że pamiętam Bońka czy kogokolwiek z wojska, bo nie pamiętam. Wiadomo, jakby no, interesuję się na tyle piłką nożną, że znam ich osiągnięcia. No ale ciężko mi ocenić, ale widzę ich w telewizji i tak dalej. Już biorę pod uwagę, że ja jestem młody, ale już jestem trochę starszy niż to najmłodsze pokolenie, które jest wychowane w ogóle totalnie tylko w internecie. Czy pana zdaniem, albo kto pana zdaniem najbardziej zmienił się z tych osób, które gdzieś są ekspertami, pojawiają się, robili coś po swojej karierze? Kto z nich, tak brzydko nazwę, najbardziej odleciał, albo kto najbardziej się zmienił, a kto pozostał taki sam, jaki był? Jak pan ocenia ich może kariery takie już po karierze? No to rzeczywiście jest trudne. Odpowiem panu inaczej. Wojciech Kowalczyk się nie zmienił. Tak bym powiedział i na tym bym zakończył. Natomiast ja bardzo lubię słuchać komentarzy komentujących mecze braci Żewłakowów, Marcina i Michała, Grześka Mielcarskiego, Tomka Wieszczyckiego, no ich przede wszystkim. I oni mają prawo komentować te mecze i wystawiać oceny, bo oni coś osiągnęli, oni się na tym znają. Rzeczywiście. I to jest fajne, że to się w zasadzie nie zmienia. Zmienia się tylko poziom życia, natomiast nie zmienia się jedna rzecz. Taka opinia o piłkarzu, jest taki wizerunek wciąż trwający piłkarza jako prymitywnego chłopaka, który zrobił duże pieniądze, nie bardzo wie, co z nimi zrobić. Zarobił, zapracował na nie. Niewyedukowanego? Tak, raczej takiego niewyedukowanego. I tak się nadal dzieje, bo są takie przykłady rzeczywiście, ale myślę, że jednak coraz rzadziej, że
Wprawdzie może nie wszyscy piłkarze kończą studia, chociaż Lewandowski czy Błaszczykowski to zrobili, potrafili, ale pan, z jednej strony ten szybki wyjazd z Polski czasami rzeczywiście przekreśla ich kariery, czy hamuje, a z drugiej strony pozwala poznawać świat, uczyć się języków. Coś, czego pokolenie orłów górskiego nie miało. Oni nie porozumiewali się w językach, bo się ich w Polsce nie nauczyli. Oni nie zarobili dużych pieniędzy, nie mieli takich możliwości. Oni byli bardzo dobrze sytuowani jak na warunki polskie. Natomiast po zakończeniu karier oni w większości przypadków chyba wiodą bardzo skromne życie. No bo pamiętajmy, że oni nawet nie bardzo mieli możliwość zrobienia coś z tymi pieniędzmi, które zarobili za grę w klubach polskich, wszyscy przecież grali w polskich klubach, czy za zwycięstwa, za sukcesy reprezentacji, bo można było mieć jedno mieszkanie, jeden samochód, nie można było mieć konta dewizowego i tak dalej. To co z tym wszystkim zrobić? No to wielu rzeczywiście, no czy może niewielu, niektórzy jakoś tam to przebalowali, ale nie było tych przypadków tak dużo. No a inni, jak się skończyła kariera, nie byli trenerami, no to już tak wiedli i wiodą nadal takie życie, powiedziałbym, skromne. Więc fakt, że oni grali bardzo długo w tych Orłach Górskiego, wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, no nikt nie lubi, kiedy spada się z pierwszych stron gazet, czy w przypadku sportu z ostatnich, w niebyt. Bo dzisiaj bardzo wielu piłkarzy już jest, nie jest już rozpoznawalnych, a kiedyś byli na pierwszych stronach. To po pierwsze. A po drugie, więc oni chcieli jak gdyby przedłużyć troszeczkę tak sztucznie tą świadomość u ludzi, że oni jeszcze są, jeszcze istnieją. A po drugie, oni jakieś tam grosze zarabiali za te mecze, a te grosze w przypadku wielu z nich były takim istotnym zastrzykiem finansowym dla ich normalnego życia, ich rodzin. Więc to było tak. Dzisiaj sytuacja zupełnie inna, bo dzisiaj piłkarze zarabiają bardzo dobrze. W przypadku polskich, tych, którzy grają w polskich ligach, za dobrze. Ale to jest chyba taka tendencja światowa. Znaczy, ja uważam, że zarobki polskich piłkarzy ligowych są niewspółmierne do ich umiejętności, do tego, co my oglądamy co tydzień. Natomiast, no wie pan, jak się patrzy na umiejętność gospodarowania pieniędzmi przez Lewandowskiego, czy Błaszczykowskiego, czy Łukasza Piszczka, czyli tych, którzy osiągnęli prawdziwe sukcesy. I do tego można o nich powiedzieć, że to są bardzo dobre przykłady dla młodzieży pod każdym względem, tak. Bo z nimi się nie łączy żadna afera, prawda? Piszczek miał tam przez chwilę w Zagłębiu Lubin, został w coś wmanewrowany jako młody chłopak, ale tak, no nie. I to jest fajne, że dzisiaj ten piłkarz zakończy karierę i on będzie nadal funkcjonował. I jak pan mnie pyta o to, kto z nich, z tych, których ja znam jako piłkarzy, poszedł w którą stronę, kto we właściwą, a kto nie, no to tak mniej więcej pan odpowiedział, ale mniej więcej. Natomiast, a to muszę pana pociągnąć. Ale to tylko to skończę, że ja jestem przekonany, że za kilka lat czy właśnie Lewandowski, czy Błaszczykowski, czy Piszczek, Łukasz Fabiański na 100%, jeśli będzie chciał, być może będą robili kariery w mediach jako komentatorzy. Bo oni mają wszelkie podstawy, żeby te kariery robić. No bo właśnie, bo oni są, oprócz tego, że są wybitnymi piłkarzami, no to jednak, tak jak mówię, to są ludzie, za którymi się żadne brudy nie ciągną, to po pierwsze. A po drugie, to są już ludzie oczytani, kulturalni. Po prostu to jest ktoś taki, kogo chciałbym wskazać jako wzór dla swojego wnuka, powiedzmy sobie. I to jest to. I to jest fajne. A o tych, którzy grają dobrze i takimi wzorami nie są, to nie ma co mówić, no bo chyba czasami ludzie błądzą, no i tyle. No. Jasne. Nie dziwię się, bo również podzielam to zdanie, to naprawdę wzory dzisiaj do naśladowania sportowców, gdzie ja, jak grałem w piłkę, przyznam, że nie miałem ich zbyt wielu, takich jak mają dzisiaj młodzi, bo naprawdę, no biorąc pod uwagę, że nie piją alkoholu, gdzie w tamtych latach 90. to było raczej... To była norma, tak.
nie mówiąc już o prowadzeniu diety i innych rzeczy. Nie, to o tym to zapomnijmy. Tak. Ale muszę pana pociągnąć za język, bo interesuje mnie, może wymienię nazwiska, bo pan jakby ich znał i widział, jak byli piłkarzami i po, to chociażby Zbigniew Boniek, Grzegorz Lado czy Jan Tomaszewski, którzy częściej są powiedzmy w mediach albo pojawiali się, to jak pana zdaniem oni się zmienili? Czy oni byli zawsze tacy sami, czy na przykład ich gdzieś tam ta kariera ekspercka telewizyjna troszkę ich pociągnęła w inną stronę? Jak pan to ocenia? Bo to często osoby, które wypowiadały różne kontrowersyjne czasem zdania i mieli swoje pomysły. Znaczy odpowiem panu to, jak sam to odbieram. To zacznijmy od najstarszego z nich, czyli Jana Tomaszewskiego, który był niewątpliwie wybitnym bramkarzem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale wie pan, on, ja pamiętam jak jakieś pytałem pana Kazimierza Górskiego, żeby tak ocenił tam wszystkich tam, tych swoich reprezentantów. I pan Kazimierz o Tomaszewskim, którego bardzo lubił, w końcu mu dał szansę, on go w jakimś tam sensie utrzymał na powierzchni, za co mu się Tomaszewski odwdzięczył. I on powiedział, on mówił o Janku, Tomaszewski mówił zawsze tak. Kiedy padało nazwisko, to pan Kazimierz się uśmiechał i mówił, Tomek to był bramkarz. I to wyczerpywało temat, można powiedzieć, bo nie wiem, czy pan wie, tak, czy w ogóle młodzi wiedzą. Bramkarz i lewoskrzydłowy zawsze byli traktowani w drużynie jako ci, którzy mieli nie wszystkie klepki. Tak? I to było uzasadnione, nawiasem mówiąc, bo że bramkarz to wiadomo, no, po prostu facet stoi w tej bramce i nie ma na nic wpływu. Jakby nie ma wpływu na to, jak grają jego koledzy i to są nerwy, to jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja. I w piłce nożnej, jak sama nazwa mówi, broni rękoma. Tak, w dodatku. A z tym lewoskrzydłowym to nie każdy wie. Tak, to nie jest takie jednoznaczne. A wie pan, o co chodzi? Ale sprawdza się też. Jakby genezy, tak przyznam szczerze, jeżeli pan ma jakąś genezę mam. To jest ciekawe. Znaczy nie, to ja nie mam przeszykowane, ja to po prostu wiem, bo to jest historia. Bo to jest ta historia, jasne, o którą pan mnie pyta, że jestem na tyle stary, żeby to wiedzieć. Po prostu to jest z tym lewoskrzydłowym, to wynika z faktu, z czasów jeszcze, kiedy nie było zmian w drużynie, kiedy nie można było dokonać zmiany. Pamiętajmy, zmiany to jest dopiero druga połowa 60. lat. Mhm. I wtedy, jeśli ktoś odniósł kontuzję, to nie można go było zmienić. W związku z tym były dwa wyjścia. Albo on schodzi, bo już nie żyje, albo jeśli jeszcze się jakoś porusza, to się go wysyłało na lewe skrzydło, czyli najdalej od bramki swojej i przeciwnika, żeby przynajmniej nie przeszkadzał. I stąd to jest ta historia o lewoskrzydłowym. Okej, to akurat tego nie wiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o Janka Tomaszewskiego, no to on nawet jak grał, on miał jedną dewizę, mogę powiedzieć, bo on to mówił publicznie, no, chociaż no tak właśnie w swoim gronie, ale to można powiedzieć. On miał pewnego rodzaju umiejętność robienia sobie publicity poprzez jedno stwierdzenie. On zawsze mówił tak, jak wszyscy mówią, że coś jest białe, to ty powiedz, że jest czarne, bo dzięki temu cię zapamiętają. I on to robi do dziś. Janek Tomaszewski jest mistrzem świata w zmienianiu poglądów. I tyle. Oczywiście on się na piłce zna na tyle, żeby powiedzieć coś sensownego zawsze, ale czasami palnie coś takiego, że nie wiadomo, co z tym zrobić, a potem idzie w zaparte, jak to się mówi. Broni swojej tezy. Tak. Natomiast Grzegorz Lato za bardzo nie komentuje, niech pan zwrócił uwagę. Nie, faktem jest, że on nie udziela się już tak, ale trochę nawiązuje do tej jego prezesury. Grzesiek Lato najlepiej czuł się na boisku, ja tak sądzę. Natomiast Zbigniew Boniek jest niewątpliwie człowiekiem bardzo inteligentnym, z wyjątkowo rozwiniętymi cechami przywódczymi. On taki był na boisku i taki jest jako prezes. I on jest taki w każdej sytuacji. On nie lubi stać z boku. I to jest akurat, no, tacy piłkarze są potrzebni. Przecież on, przychodząc do Zawiszy, do Widzewa, jako ile on tam, 20-letni chłopak, on już wszedł do szatni i już rządził. Starsi patrzyli. I ten widzewski charakter to jest charakter Bońka. Mm. No to ktoś taki naprawdę jest drużynie potrzebny. Czasami jest tak, nie wiem,
ja miałem, moje doświadczenia piłkarskie są żadne, no ale dobrze powiedział kiedyś Andrzej Strejlał, że piłka nożna jest taka sama na całym świecie, tylko się różni szybkością gry. Rzeczywiście. Czyli moja A-klasa jest gdzieś tam, a reprezentacja Polski, reprezentacja narodowa, nie Polski, jest gdzieś tu, ale ta piłka jest przecież taka sama, prawda? Tak, tak, tylko tak. Różni się tempem, wyszkoleniem technicznym i tak dalej. Zasady są takie same. Szatni też są podobne charaktery. Absolutnie, często, że tak. Absolutnie tak. I tutaj można powiedzieć, że no w każdej... Boniek był takim typem piłkarza. Ja u siebie takiego miałem w drużynie. Chłopaka, który zresztą z tej naszej A-klasy szybko trafił do pierwszej ligi, do Gwardii. Który grał tak dobrze i miał takie cechy przywódcy właśnie, że myśmy grali, sprężali się, bardziej mobilizowali, bośmy się go bali. Wiem, że w Widzewie w pewnym momencie w reprezentacji był podobny stosunek do Bońka. Po prostu, no kurwa, ja się muszę sprężyć, bo przecież jeszcze ten... Zaraz Boniek będzie się szczepiał. Tak! I wie pan, i to jest... Ale on kąśliwie potrafił jest, czasem nie, no, absolutnie, nie, no zdecydowanie, ale pan, to ktoś taki jest potrzebny. Niech pan weźmie Kazimierza Dejna, czyli na mojego kumpla, no jakby na to nie patrzeć, który był zupełnie innym typem. No tak. Absolutnie, zupełnie. Znaczy, Kaziu nie podnosił w ogóle głosu. Ale Kaziu spojrzał i wszyscy coś wiedzieli, o w mordę. Zupełnie inny typ człowieka. To jest gra zespołowa. Tam potrzebni są różni. No. I trener musi wiedzieć, jak do każdego z nich podejść. No. A gdyby pan miał teraz, jak to mówiąc ładnie, pan jest doświadczonym człowiekiem, widział pan wiele naprawdę, jeżeli chodzi o piłkę nożną i te czasy, różne epoki tej piłki nożnej. I oczywiście nawiązując do pana książki, otwieram pierwsze strony, patrzę na formacje, jakie są ustawienia piłkarzy na boisku, ja patrzę, i na początku taki młody człowiek może pomyśleć, że to jest prawdopodobnie jakiś błąd, obraca do góry nogami, bo tam się okazuje, że tam jest dwóch obrońców, a czterech napastników. I jak pan dzisiaj ogląda piłkę i przypomina sobie te wszystkie czasy, to jak pan ocenia te zmiany w piłce nożnej, które zaszły? Jest to dla pana szokujące? Nie wiem, panu się coś nie podoba dzisiaj? Czy coś chciałby, żeby pan wróciło na przykład? Tak jak pan mówi, nie było zmian, teraz są zmiany, wszedł VAR. Naprawdę wiele się zmieniło na przestrzeni lat. Nie, chyba nie. Zmieniło się, ale znaczy chyba nie. Nie chciałbym zmian. Ja myślę, że piłka nożna w postaci, jaką znamy ją dzisiaj, a istnieje tak naprawdę w wersji nowoczesnej od 170 lat, powiedzmy sobie. Dlatego jest tak sportem tak popularnym i tak znanym powszechnie na całym świecie, że się w ogóle nie zmienia. Proszę zwrócić uwagę, przecież ostatni znaczący przepis, bardzo istotny w grze, który został zmieniony prawie 100 lat temu, w roku 1925, to był przepis o spalonym, że nie trzech, tylko dwóch. To zmieniło natychmiast cały system gry. System, czyli ustawienie zawodników. Styl jest pochodną systemu, tak można powiedzieć. I te drużyny mogą być ustawiane bardzo różnie, ale one są ustawiane w zależności od potrzeb i od umiejętności poszczególnych piłkarzy. Jednak już dzisiaj moim zdaniem nie jest w ogóle istotne. Trochę mnie tam, właściwie nawet powiem szczerze, śmieszą te różne takie wymiany poglądów, choćby przed tym meczem z Węgrami, no bo wszyscy jesteśmy świeżo po nim. Czy my będziemy grali trzema obrońcami, czy czterema obrońcami? Jakie to ma znaczenie? Nie ma najmniejszego znaczenia. Tym bardziej, że to ustawienie w trakcie meczu można zmieniać. Dawniej się tego nie robiło. To prawda. Węgrzy dlatego podbili świat, że zmienili ustawienie zawodników wbrew zasadom. I nikt się tego nie spodziewał. Cofając jednego środkowego napastnika, w tym wypadku Hidegutiego, do drugiej linii i wtedy obrońcy drużyny grających z Węgrami nie bardzo wiedzieli, gdzie oni go mają pilnować i wychodzili, żeby go pilnować bliżej środka boiska, zostawiając w ten sposób
wolne miejsce, wolną przestrzeń pod swoją bramką. Od tego zaczął się, właściwie od sposobu gry Węgrów, zaczął się brazylijskie ustawienie 4-2-4, czyli Brazyliana popularna, a dzisiaj, ponieważ piłkarze są już właściwie tych podziałów na formacje może nie być, no to ta gra jest taka, no jak to się dawniej mówiła, totalna ze względu na zmianę pozycji, a dzisiaj ona jest totalna nie tylko ze względu na zmianę pozycji, ale też na to, że piłkarz w ciągu meczu może grać na paru różnych pozycjach. I jak pan sięgnie, bo na tyle może pan sięgnąć w swoim wieku, szczęśliwie niezaawansowanym, czyli w nieodległą przeszłość, to niech pan powie, czy Johan Cruyff był napastnikiem, czy był pomocnikiem? No raczej grał za, w sensie no nie był takim napastnikiem totalnym. Był jednym i drugim. No. Bo tak był. Zresztą no, sam Bołoniek klasyczny, w zależności, nie, to tacy tak, w zależności od sytuacji. Boniek, mówi pan Boniek. No Boniek zaczynał Mistrzostwa Świata w Hiszpanii jako gracz drugiej linii. Można powiedzieć, że z konieczności, bo w wyniku kontuzji Andrzeja Iwana został przesunięty do ataku. Jego miejsce w środku boiska zajął Janusz Kupcewicz. Od tej pory drużyna zaczęła grać. I Boniek strzelił 3 bramki Belgii jako środkowy napastnik. A, no czy napastnik? No, a powie pan o Bońku, że on jest napastnikiem? No jednak on jest przede wszystkim pomocnikiem, piłkarzem ofensywnie grającym. Tak. I to są, wie pan, no, bo on ma tyle umiejętności i takie przygotowanie fizyczne, że on może grać na różnych pozycjach. Jak pan popatrzy dzisiaj na naszych piłkarzy, no piłkarzy reprezentacji Polski, to jednak te podziały na to przyporządkowanie do formacji poszczególnych są. Bo oni nie są aż tak dobrzy, żeby o nich powiedzieć, dobra, tam Krychowiak dzisiaj może grać na stoperze, jutro na środku ataku. No nie. Dzisiaj to nawet nie wypada piłkarzowi być tak, że tak powiem, taką zapchaj dziurą się mówi o takich, którzy no są tak. uniwersalni. No dzisiaj tak. się szuka specjalizacji, dzisiaj jest wahadłowy, ten jest takim, ten jest ósemką, typową szóstką, no to tak. Tak. Więc piłeczka się tak zmienia i w sumie no... Znaczy, no, dla mnie to jest absolutnie naturalne, że się tak zmienia. Okej, nie ma pan z tym żadnego jakby problemu, z tym, nie, co się absolutnie. Zmieniło na przez absolutnie. A patrząc na piłkarzy, bo wie pan, tak jak właśnie jesteśmy przy tych historycznych piłkarzach, jak pan wspomina w ogóle tych swoich idoli piłkarskich, tych, których pan podziwiał, czy opisywał nawet, widział, spotkał. No ja jestem akurat w wieku Roberta Lewandowskiego, więc jestem jego jakby pokoleniem i znam tych piłkarzy lat 90. Zresztą na kanapie, czy w ogóle wywiady robię, też raczej ta kadra Wójcika, to jest gdzieś coś, kogo ja pamiętam, 98, 7, to tak jak ja zaczynałem się tą piłką mocno interesować. A jak pan wspomina tych wszystkich piłkarzy, no bo powiedzmy i pan widzi dzisiaj Messiego, Ronaldo, ale pan mógł oglądać Maradonę, tak? No to jest, myślę, ciekawe porównanie tych piłkarzy, tych pokoleń. No mogłem oglądać, oglądałem Maradonę, no wie pan, ja jestem podkreślam ten swój wiek, chociaż nie muszę podkreślać, jak się na mnie patrzy, ale dzięki temu ja pracuję od 73 roku, znaczy od 73 roku jeżdżę na mecze jako dziennikarz. Wcześniej byłem kibicem i sam grałem, jak mówię, czyli tak naprawdę to ja mam taki właściwie prawie codzienny kontakt z piłką od roku 1964, bo wtedy podpisałem swoje pierwsze zgłoszenie do klubu. I w związku z tym jestem, no wiem, jestem blisko tego od tylu lat. I no, moim szczęściem i zawodowym, i każdym innym, bo w moim przypadku jest o tyle fajnie się złożyło, że moja praca jest moim hobby. To ja tego każdemu życzę. Ja się nie męczę, ja już nie muszę pracować, ale ja to lubię. I dzięki temu, że ja tyle pracuję, można było troszkę pojeździć po świecie, coś tam oglądać, no to ja i rozmawiałem z piłkarzami, z ludźmi, trenerami wielkimi i tak dalej, z George'em Bestem włącznie. I widziałem wyjątkowe sytuacje. I rzeczywiście ja miałem wyjątkowe szczęście, bo kiedy byliśmy na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1986 roku, ja wtedy pracowałem w piłce nożnej.
I pojechały dwie osoby z redakcji, mój szef, redaktor Stefan Grzegorczyk i ja. I on był przy reprezentacji Polski, a mnie powiedział, wybierz sobie jakąś drużynę, którą będziesz pilotował. I ja sobie wybrałem Argentynę. I z tych tam ilu, 7 meczów, które Argentyna rozegrała nim z finałem włącznie, ja widziałem na żywo 5. Więc ja widziałem, jak Maradona strzela bramki ręką i po tym rajdzie. Nikt mi tego nie odbierze. No to jest... Nikt mi tego nie odbierze. Więc wie pan, a jednocześnie ja niestety mam pewną skazę, tak bym powiedział, bo wie pan, ja staram się być sprawiedliwy w swoich ocenach, ale ta skaza polega na tym, że ja śmieję się, że to jest skaza. Ja po prostu, jak kogoś lubię, to jak on mi przejedzie, wie pan, zakonnicę na pasach po pijaku, to ja go będę bronił. I czasami jest tak, że ja kiedy mam jakieś tam wątpliwości, to albo o kimś nie napiszę, no przyznaję się do tego, albo będę go wybielał, bo wiem, że to jest przyzwoity człowiek, po prostu tak. Mhm. Wiem, że ten facet nie zasługuje na jego, oczywiście jego trzeba sprawiedliwie ocenić, ale nie można się na nim wyżywać. I ja go nie mogę obrażać jako człowieka, ja go mogę skrytykować jako piłkarza czy trenera, ale ja go nie mogę obrażać. A to dzisiaj wie pan, dzisiaj najlepiej się hejt sprzedaje niestety. No. I to jest takie, więc poza tym ja nie jestem typem dziennikarza newsowego. Ja jestem tylko na Facebooku, nie chcę być na Twitterze. I oczywiście ja, no nie czarujmy się, ja przy moich kontaktach ja wiem więcej niż przeciętny kibic na pewno i większość dziennikarzy, ale ja tego w ogóle nie wykorzystuję, ja to sobie zatrzymuję dla siebie. Ja mógłbym wrzucać codziennie jakiegoś newsa, którego wszyscy by klikali i powtarzali, a za 7 razem ktoś by to już traktował jako swój news, bo to tak działa, jak pan dobrze wie. Ale ja tego nie robię, po co mi to? To jest, ja to wiem dla siebie. Ja nie muszę od razu poinformować całego świata o tym, że ja wiem więcej, lepiej i szybciej. Nie. No i mógłby pan sobie pozwolić na coś takiego, bycie trochę jak świętej pamięci Paweł Zarzeczny, żeby już troszeczkę rzucać takimi szpilkami, czasem wbijać tam, bo mógłby, tak jak pan mówi, ma pan wiedzę zakulisową dosyć dużą. I pan też robiłby to już bardziej, bo może, a już nie. Proszę pana, pan mówi Paweł Zarzeczny. Paweł Zarzeczny zaczynał pracę w jakimś sensie u mnie, bo ja byłem jego szefem jako sekretarz redakcji tygodnika Piłka Nożna. O, to Paweł był trudnym zawodnikiem. On był, wie pan, on był niewątpliwie bardzo utalentowanym, bardzo zdolnym, no ale jego trzeba było trzymać, bo on zapominał czasami, że jest dziennikarzem. Tak mówiąc delikatnie. Także ja Pawła zachowam w jak najlepszej pamięci. On był zawsze wobec mnie bardzo, bardzo fair. Przyznaję to, ale on dobrze wiedział, że żeby ktoś nad nim nie czuwał, to on by odleciał. A czuwał świętej pamięci Antoni Piątek, który był też sekretarzem redakcji i potem zastępcą naczelnego, a potem szefem redakcji sportowej telewizji. Nikt nie pamięta o Antonim Piątku, bo on robił wszystko, żeby nikt go nie znał, a to był jeden z najwybitniejszych dziennikarzy sportowych, jakich ja w ogóle w życiu poznałem. A znam jednak prawie wszystkich, którzy funkcjonują w tym zawodzie od pół wieku. Antoni Piątek był mi wybitny. On niestety zmarł wcześniej. I to on trzymał tego Pawła. Nie. Paweł po prostu nie miał czasami w ogóle żadnego wyczucia i on, to co pan mówi, on wbijał szpilę. Okej. I to jeszcze na początku, jak on zaczynał, przecież pamiętajmy, nie było żadnego internetu, nie było nic. Czasem nie szpila, a gwoździa, bym powiedział. Ale nie, on nie miał, on był bardzo nietaktowny i on robił ludziom krzywdę, niestety. I trzeba go było, temperować. Wspomniał pan o George Beście. Ja nie wiem, czytałem wywiad jeden z panem i nie wiem, może źle to zinterpretowałem, źle to odczytałem, ale pan George Best no, prowadził rozrywkowe życie, ale pan miał okazję z nim porozmawiać i go spotkać, ale pan pił z nim alkohol? Tak.
To ta tak, historia ale, bardzo ciekawie, bo... Ale bo... nie, ale wie pan, to ja tutaj nie będę mówił, tam piłem z George'em, nie powiem tak, chociaż to była prawda. Szkoda, bo to by fajnie wyglądało. Nie, ja panu powiem, nawet w książce mojej innej jest takie zdjęcie, jak stoimy z George'em. Ja go spotkałem dwa razy, raz na Wembley na meczu z Polską, to już nie pamiętam, który to był rok. Mógł być 89. I wtedy rzeczywiście myśmy pili piwo w barze stadionowym, w barze Wembley. Ja do niego coś tam zagadałem. On miał piwo w ręku, ja miałem piwo w ręku i tam żeśmy zagadali z tymi szklankami piwa. No bo tam coś tam żeśmy się stuknęli na tej zasadzie. Mhm. To było pierwszy raz, a drugi raz jak w roku 2000 pojechałem do Brukseli na wręczenie nagrody FIFA. Wtedy Rivaldo został zwycięzcą i tam przyjechał tam spotkałem się z Bestem, który przyjechał z jakąś bardzo efektowną panią, jak to miał w zwyczaju. I byliśmy, to że tam na jakiejś gali oficjalnej, to tam powiadomo, ale potem jechaliśmy na bankiet, na który nas wieziono autokarem i ja siedziałem w tym autokarze, no mogę to powiedzieć, no po prostu siedziałem obok niego i obok tej pani. No i tam się zawsze gadali, tak, no ale wie pan, to są takie były tam, no. Pamiętam, jakiś wywiad nawet z nim zrobiłem, bo jakieś pytania mu zadawałem takie, żeby móc powiedzieć, że rozmawiałem z Bestem, że to jest prawda, bo coś go tam spytałem. No ale wie pan, większe na mnie wrażenie zrobiło to, że ja mogę porozmawiać z Bestem i podać mu rękę, niż to, co on mi w ogóle mówi. Ja byłem po prostu pod wrażeniem, Jezus Maria, to działa, to działa. Czyli czuł pan się jeszcze trochę jak taki młody chłopak, który poznaje wielkiego piłkarza? Bo to jest ten moment, bo mam wrażenie, że dziennikarstwo czasem... Panu powiem tak. Człowiek jest wypruty z tych takich... Ja się tak nadal czuję. I to jest fajne, moim zdaniem, że ja nie wyrosłem z tego chłopca. I to mnie trzyma przy tym zawodzie. Bo jak ja bym dzisiaj spotkał kogoś, zresztą mam to czasami, że jak jestem z jakimś gdzieś za granicą w grupie kolegów dziennikarzy, którzy są w pańskim wieku czy niewiele starsi, czy młodsi już teraz i ja widzę kogoś i ja nie pamiętam konkretnych sytuacji. Chyba w Wiedniu miałem ostatnio coś takiego. Jakiś staruszek idzie taki, kurde, ja po prostu podchodzę do niego, przedstawiam się, chcę mu rękę podać i coś powiedzieć. I pytają mnie ci młodzi, ty, co to za dziad? A to był Hans Krankl na przykład. Kiedyś najlepszy strzelec Ligi Europejskiej, grał w Barcelonie. I wie pan, no i ja go znam. I jeszcze przy tych moich pasjach kolekcjonerskich, wie pan, ja na tym bardzo dużo zyskuję, oprócz tego, że to jest bardzo fajna sprawa, no bo ja to kocham, ja mam zresztą duszę kolekcjonera i ja tych pamiątek, jak pan wie lub nie wie, rzeczywiście mam bardzo dużo bardzo cennych, więc mogę te wystawy robić, ale ja kilkakrotnie na tym zyskałem w kontaktach z takimi starszymi zawodnikami, wiedząc, jak wiedziałem, że jadę gdzieś i spotkam kogoś ważnego, to lub jak ktoś przyjeżdżał tutaj do Polski w roli trenera czy reportera, jakiegoś komentatora telewizyjnego, to ja brałem koszulkę czy coś tam, czy bilet z jakiegoś meczu, czy program z jakiegoś meczu z prośbą o autograf. I jak ten facet typu Arsène Wenger na przykład, jak przyjechał tutaj z Arsenalem na otwarcie stadionu Legii, to jak ja wziąłem, mówię, kurczę, co ja mam tego Wengera, żeby on mi podpisał? Ja zwykłem zbierać autografy na biletach, na programach, na koszulkach właśnie. I kurczę, mówię, ja nie mam nic z tego takiego, co ten facet mógłby z czystym sumieniem podpisać. I pamiętam, że znalazłem tylko bilet z finału Pucharu Zdobywców Pucharów w Kopenhadze
Nie pamiętam, który to był rok. I Arsenal przegrał ten finał z Galatasaray. I on tak spojrzał na ten bilet i tylko powiedział, czy się podpisał i coś tam jeszcze, jakąś książkę podpisał. Mówi, spojrzał na bilet i tylko powiedział, bad memories. Wie pan, i to było krótko, ale w innych przypadkach, jak ktoś tam zobaczył, tak ostatnio miałem z Lotarem Mateusem, jak tu przyjechał. I poprosiłem go o podpisanie koszulki z 90 roku niemieckiej. I jak on widzi, że podchodzi do niego ktoś, kto go nie pyta o to, nie pyta go o Lewandowskiego, tylko o przeszłość, to jest i od razu inna rozmowa. Przełamuje pan relację mocno szybko. I ja się, tak, i on widzi, a ten facet to już trochę w tym zawodzie robi, i on nie zaczął wczoraj, nie przyszedł z ulicy. I jak ja mu zadaję pytania o przeszłość, to jest inna rozmowa. Ja pamiętam, że wie pan, jak to jest, jak przejeżdżają takie gwiazdy, że to ma się tam 5 minut na rozmowę. I już jak tam przyszedł facet pilnujący czasu i pokazywał temu Mateusowi, że już czas, to Mateusz mówi mu, dobra, to my tu właśnie rozmawiamy. Zaczęliśmy. I to myśmy dopiero zaczęli. I tak było. I ja pamiętam, na tej koszulce miałem podpis Jurgena Klinsmana. Wiedziałem, że oni mają za sobą na pieńku. I mówię, słuchaj, no, tutaj się podpisał Klins, nie ma problemu. I byłem ciekawy, gdzie on podpisze. Aha. Na dole, na górze, on podpisał z boku. I wie pan, to coś mówi o człowieku. I potem jak mi zaczął opowiadać, ja mówię, pyta się, nie zbierasz? To ja mówię, tak. On mówi, a ja to nie zbieram. Złota piłka to nawet jest w jakimś garażu moim, ale nawet nie wiem gdzie. I mówi, ale wiesz, ja mam jedną rzecz sportową. Jedną rzecz. Ja od razu, wiesz, zastrzygłem uszami. On mówi, spodenki Muhammada Ali z walki z Georgem Foremanem. Naprawdę? Z autografem Alego. I mówi, i to sobie oprawiłem. To u mnie wisi. Zobacz, u najlepszego piłkarza świata wiszą spodenki Muhammada Alego. Nie? Ja pytam się, jak to, co, jak? On mówi, kupiłem na aukcji w Londynie za 8000 funtów. Mówię, kurde, co za gość. A ja tego Mateusa za bardzo nie lubiłem wcześniej z różnych powodów. I nagle on rozmawia ze mną i ja widzę, że to jest zupełnie inny człowiek niż mi się wydawało. Spytałem go o tę historię, dlaczego on nie strzelał karnego w finale Mistrzostw Świata, bo przecież on strzelał wszystkie karne. I on mi potwierdził to, co ja wiedziałem. Że jemu kazali grać w butach Adidasa, mimo że on miał całe życie umowę z Pumą, no bo federacja, bo Deutsche Fußballbund miał umowę z Adidasem, przez wiele lat tak było. Mhm. I mówił, mnie te buty w ogóle nie pasowały. I mi się tam wyłamał kołek. O. Zmieniłem buty, te nowe mi nie pasowały, do tego stopnia, że mówię, ja nie podejdę w niewygodnych butach w finale Mistrzostw Świata do strzelenia karnego. I dlatego strzelał Andreas Bremer. No to wie pan, to się pan tego z książek nie dowie. Oczywiście, to jest to. To ja takich sytuacji tam miałem Jezus Maria. A niech pan mi powie, a propos pana kolekcji, będąc przy tym, przy pana pasji, to jakie najcenniejsze są pana okazy, takie, które za nic w świecie? No, przypuszczam, żadnego by pan nie oddał, ale... Nie oddałbym. Taki, no jakby naprawdę musiał pan, to i oddałby pan, nie chcę powiedzieć życie, ale coś w tym, to jakby to wyglądało z pana strony. Nie. Już abstrakcyjnie pytam. Może po pierwsze tak. Nie, ja rozumiem pana, znaczy rozumiem i intencje pytania, ale po pierwsze tak, ja się niczego nie pozbywam. Czasami wymieniam rzeczywiście, No, co ja panu powiem, jak ja mam 10 koszulek Kazia Dejny, wszystkie jego, oryginalne, łącznie z tą, w której nie strzelił karnego w Argentynie, łącznie z koszulką z ostatniego meczu w życiu, no to ma wartość? To ma cenę? Znaczy to ma wartość? To jest bezcenne. Przychodzi do pana szejk, przylatuje, mówi 10 milionów złotych. Nie. Nie. 20? Nie. 100? Nie, 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 no nie. Jak miałem tutaj wystawę z okazji Mistrzostw Europy w Pałacu Kultury najpierw, a potem na Stadionie Narodowym i w Ołomuńcu w Czechach i przyjechali dziennikarze niemieccy, wśród których był wtedy wydawca Kickera, to się nazywał, nie pamiętam, Holzschuch. Bardzo znana postać, tak, i jakby pan zobaczył zdjęcie i powiedział, o, ta. I oni mówią, a, jakie super rzeczy. Porobili zdjęcia i miesiąc później ja dostaję najpierw telefon, ale nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie podpuszcza, ale mówię, to napisz mi maila. I facet napisał w imieniu powstającego Muzeum Piłki Nożnej Niemieckiej w Dortmundzie.
że oni widzieli na tej wystawie zieloną koszulkę Franza Beckenbauera z meczu z Polską na stadionie dziesięciolecia, więc zielona w tamtym czasie Niemcy prawie w ogóle nie grali w zielone, więc to był w ogóle rarytas, oni tego nie mieli nigdzie. Ja jeszcze wziąłem w Curychu, jak Niemcy w 2000 roku, pojechałem do Curychu, jak Niemcy najpierw tam zamknęli tego Nowozelandczyka w kiblu, żeby nie mógł głosować i dzięki temu jednym głosem zostali gospodarzami mistrzostw świata. I ja tam złapałem Beckenbauera, tam był tłum taki, przy nim w ogóle wszyscy, nie sposób się było dostać. A ja mu z daleka pokazałem tę koszulkę, z przodu i z tyłu, żeby widział tą piątkę jego, swoją. I on nagle ten tłum tak rozpędził, przyszedł do mnie, mówi, co to jest? Ja mówię, no chciałem, żebyś mi podpisał. I natychmiast on wziął jakiegoś tam, kogoś tam z jakiejś telewizji, Al Jazeera czy coś, położył mu na plecach i podpisywał. I nagle się okazało, że to my dwa jesteśmy najważniejsi po tym, jak oni zostali gospodarzami. No ale dobra. I Muzeum Niemieckie chciało ode mnie tę koszulkę wypożyczyć albo kupić. Ale wie pan, nawet nie doszło do ceny. Bo ja powiedziałem, że nie. Prawdopodobnie, znaczy myślę, że mógłbym za to dostać kilka tysięcy euro. Nie i tyle. Ja nie zbieram dla pieniędzy. Myślę, że to świetna puenta. Skończyliśmy troszeczkę na takich wspomnieniach związanych z piłkarzami, ale jeszcze chciałbym pozostać przy wspomnieniach i tym, co mógłby nam Pan nam tutaj opowiedzieć, jako że w dziennikarstwie sporo Pan widział i sporo czasu już spędził. Poznał Pan mnóstwo ciekawych osób, sportowców. Był Pan na wielu wielkich wydarzeniach. I nie ukrywam, że interesują mnie trochę też tego kulisy. To, co Pan opisuje w swojej książce, czyli tą całą otoczkę. Bo samo wydarzenie, wszyscy widzieliśmy te wielkie wydarzenia, ale co działo się wokół z Pana perspektywy jako dziennikarza? Te wszystkie może takie najciekawsze wydarzenia, może takie relacje, czy jakieś wielkie wydarzenia, podczas których Pan poznawał ciekawych ludzi i miał jakieś okoliczności, które Panu zapadły w pamięć może. I też o tych postaciach, które ewentualnie Pan poznał, tak, wielkich, które też Panu zapadły w pamięć. Wie Pan, tego było bardzo dużo rzeczywiście, bo ja byłem na ilu? Na 7 mistrzostwach świata, na wszystkich mistrzostwach Europy od 1988 roku. Chodzi mi o tym, może to tak sprecyzuję, chodzi mi o te bardzo nietypowe sytuacje, coś jak Pan mówi właśnie z Bestem, z którym Pan pił piwko. Tak, ja wiem, ale... To mnie interesuje, czy miał Pan dużo takich w ogóle sytuacji? Znaczy nie? Ja nie mówię na ilu byłem mistrzostwach świata, czy Europy, czy finałach rozgrywek europejskich, nie tylko europejskich, po to, żeby się chwalić, tylko, bo nie ma czym, bo to jest normalny fragment naszego zawodu, ale że przy takich okazjach zwłaszcza można było spotkać dużo, dużo fajnych, znanych ludzi. I jeszcze były w dawniej takie czasy, że można było z nimi porozmawiać. To znaczy, mam na myśli przede wszystkim dawnych piłkarzy, którzy po zakończeniu karier pracowali jako komentatorzy telewizyjni, bo to było najczęściej spotykane, lub radiowi. Czyli krótko mówiąc, osoby, które nie musiały pisać, bo pisanie jest dużo trudniejsze niż mówienie, jak dobrze wiemy. I wymaga czasu, natomiast komentowanie nie. Nieprzypadkowo dawni piłkarze czy trenerzy są komentatorami. I ja pamiętam, takich spotkań było sporo, ale teraz zastanawiam się, jak mam o tym opowiedzieć, bo skłamałbym mówiąc, że ze wszystkimi rozmawiałem po godzinie i robiłem wywiady, bo tak nie było. Nie było między innymi, znaczy z kilku powodów, między innymi dlatego, że po pierwsze bardzo często było tak, już dawniej, przed laty nawet, że jak się chciało porozmawiać tam z kimś znanym, to on mówił, niestety nie byłem, mam umowę z kimś innym. Ale rzadko to dotyczyło piłkarzy czy trenerów z Ameryki Południowej. Oni tam bardzo chętnie, z tym, że w pewnym momencie to oni zaczęli pytać, ile za to dostaną. Zdarzało się i tak.
Ale ja pamiętam, miałem taki przypadek na przykład na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1986 roku. Rozmawiałem kilkakrotnie, bo jakoś tak, jeśli tak można powiedzieć, zakolegowaliśmy z José, Altafinim. Nikomu to nic nie mówi, prawda? Zakładam. Próbuję sobie skojarzyć. To ja pomogę. Altafini to była gwiazda Serie A, Brazylijczyk, którego miejsce w reprezentacji zajął Pele. To był Altafini, który występował jako Mazzola we Włoszech. I to była mega gwiazda. I on był komentatorem czegoś tam. I ja pamiętam, kiedy szliśmy razem na stadion, chyba nawet w Meksyku samym, w mieście Meksyk. On w spodenkach, ja w spodenkach. I od słowa do słowa ja go poznałem. Więc on już był zachwycony, że go poznałem, bo najlepiej się rozmawia z byłymi piłkarzami, którzy czują właśnie, że to, co mówiłem o tych koszulkach, że pamięta się ich z jakichś powodów, prawda, lub ma się jakąś pamiątkę z nimi związaną, to od razu bardzo ułatwia nawiązanie kontaktu. I pamiętam, że jak ja już go poznałem, to on już był w siódmym niebie, no bo jednak minęło trochę lat od czasów, kiedy on grał. I on mówi, a wiesz, patrzę na ciebie, widzę, że ty grasz w piłkę, nie? Bo tak, ja wtedy miałem te swoje tam 30 parę lat i rzeczywiście jakoś te nogi jeszcze były umięśnione. Ja mówię, no tak, no gram. Jak to nie? On mówi, no wiesz, jutro czy tam pojutrze jest mecz Ameryka, Europa dziennikarzy. Tu i tu. Przyjdź, pogramy. No, tak się mówi, nie? Ale zacząłem to drążyć. Myślę, dlaczego miałbym nie pograć? Zacząłem to drążyć i rzeczywiście był taki mecz. Pojechaliśmy tam, pamiętam, z nieżyjącym już Markiem Wielgusem. To był fotoreporter, właściciel, poseł, potem właściciel Polonii Warszawskiej. On zginął w katastrofie lotniczej na Dominikanie w 1996 roku. Pojechaliśmy tam na ten jakiś taki wcale nie mały stadion, nie pamiętam, co to był za stadion w Meksyku. No i weszliśmy do szatni Europejczyków, a tam tłum ludzi typu Michel Hidalgo, trener reprezentacji Francji, 2 lata wcześniej zdobył Mistrzostwo Europy. Jego wychowanek Jean-Michel Larquet z Saint-Étienne, reprezentant Francji. Same gwiazdy. I nagle wchodzi Puszkasz. Ferenc Puszkasz. A ja tu już jestem rozebrany. Szczepłek. I Stefan Szczepłek. Oni rzucili tam kartony ze sprzętem i wie pan, to wyglądało, ja mówię, Jezus Maria. I te wielkie gwiazdy futbolu, a ten Altafini z Rivellino w drugiej szatni. I ja wiem, że ja za chwilę będę grał przeciwko Rivellino. I oni rzucili tam te kartony z tym sprzętem, jak się wszyscy do tego rzucili, ci piłkarze z wielkimi nazwiskami. Gdzieś miałem zapisane jeszcze te ich nazwisko, to naprawdę niezłe nazwiska z całej Europy. To nagle się okazało, że ja spokojnie tam, gdzie ja się będę pchał, prawda? Koszulkę miałem, spodenki miałem, ale butów nie miałem, bo butów było najmniej. Oni rozszarpali te buty, każdy włożył i dobra. I ten Larquet, wychowanek w końcu Michela Hidalgo, udawał, że go w ogóle nie widzi, bo dla Hidalgo też zabrakło butów. No i przyszedł Puszkasz. I dla niego nie było nic. Tym bardziej, że on miał taki brzuch i nawet jakby jakaś koszulka była, to w żadną by nie wszedł. Ale i on też nie miał butów. Że se, kurde, coś mnie łączy z tym Puszkaszem. On nie ma butów, ja nie mam butów. I Marek Wielgus, który nie skojarzył, że to jest Puszkasz. Mówi, no jak on tam się zaczął awanturować w tej szatni, to Marek Wielgus mówi, ty, a kto ty w ogóle jesteś? Naprawdę? Naprawdę, naprawdę. A Puszkasz mówi, ja jestem Puszkasz! Ferenc Puszkasz! Nie zrobiło to na Marku Wielgusie większego wrażenia. Zrobiło na innych w szatni, ale nie na tyle, żeby dać Puszkaszowi buty. Wszyscy w szoku. Wszyscy nie, nawet nie w szoku. Każdy był zajęty sobą. Po prostu. I w tej sytuacji rozbierałem się wprawdzie w jednej szatni z Puszkaszem, ale obydwaj zostaliśmy nawet nie na ławce rezerwowych, tylko na trybunach, więc coś mnie z tym Puszkaszem połączyło. A było blisko.
Ale było blisko. I od tamtej pory ja wszędzie wożę ze sobą, wszędzie jak gdzieś wyjeżdżałem, to brałem ze sobą buty piłkarskie. Naprawdę? Z tego powodu? Tak. I pamiętam w 92 roku podczas Mistrzostw Europy, bo zawsze były takie mecze. Na każdym turnieju były takie mecze. I podczas Mistrzostw Europy w Szwecji w 92 roku graliśmy w drużynie Europy przeciwko reszcie świata. Przepraszam, inaczej. Dziennikarze, reszta świata, tak to się nazywało, grała z odbojami Szwecji. W Göteborgu to było. I pamiętam, że z Polaków tam był tylko Rafał Nachorny, który komentuje Premier League w kanale, i ja. I ja już wtedy tam miałem buty. Przegraliśmy, pamiętam, 3-1, na mnie był karny, ale sieknął mnie, bo się przewróciłem już tak właściwie z głodu prawie, że w tym polu karnym, ale bo chciałem. I sieknął mnie, słuchaj, Björn Nordqvist, i to był facet, który grał w reprezentacji Szwecji tam 115 razy, on grał w PSV Eindhoven i grał przeciwko Polsce w meczu z nami w Stuttgarcie w 74. Ja zresztą wspominam o tym w jednym akapicie w książce. Więc ja już byłem taki rozanielony, że mnie sieknął ten Nordqvist, że po meczu, jak podszedłem do niego, to on i Ralf Edström, który też napastnik, który też grał w tym meczu, znieśli mnie z boiska. I mam nawet takie zdjęcie. O proszę. A gdzie pan grał, że pan się znalazł w tym polu karnym? Rozumiem, że ofensywnie. No, chyba grałem gdzieś jako ofensywny pomocnik, tak. Ale powiem szczerze, że mam jedną traumę związaną z takimi meczami, bo jak byłem na mistrzostwach, na turnieju Puchar Narodów Afryki w Tunezji w 94 chyba roku, to też był taki mecz zapowiadany. No i czasami jest tak, że jak nie ma chętnych do grania, to organizatorzy podają nazwisko jakiegoś wielkiego gracza, który na pewno będzie, żeby zachęcić innych do grania. I tym razem podali nazwisko Bobby Charlton. Bobby Charlton był moim absolutnym faworytem. Ja go uwielbiałem. Jak Anglia wygrywała mistrzostwo w 1966 roku, to dla mnie najlepszym zawodnikiem nie był Bobby Moore, tylko Bobby Charlton. No, rzeczywiście on był genialny. I myślę sobie, kurde, mogę zagrać z Charltonem w jednej drużynie. W drużynie reszty świata przeciwko Afryce. Jestem jeszcze w formie. To jest tam te, ile ja tam mam lat wtedy. No. Niedużo. Ale myślę sobie tak, ile razy tak było, że oni mówili, że ktoś tam przyjdzie znany, a na pewno nie przyjdzie. Poza tym zwykle to jest tak, że na ogół to bywało tak, że tak jak w tym Meksyku, chętnych do grania to było 40, w związku z tym, kto pierwszy, ten lepszy. To tam. Niestety, tutaj było tak, to było w samym Tunisie. Ja nie poszedłem na ten mecz, ja tam olewam. Okazało się, że do grania było 10 zawodników i Bobby Charlton był. Ojej. I ja sobie tego nie mogę darować. Nie mogę sobie darować, po prostu. No. I że nie grałem z tym Charltonem, że nie mam z nim wspólnego zdjęcia w takich samych koszulkach i tak dalej, i tak dalej. Nawiasem mówiąc, mógłbym mieć takich zdjęć z wybitnymi ludźmi futbolu bardzo wiele, tylko że żałuję, że o to nie dbałem. Po pierwsze, nie robiło się telefonami, jednak to było jakieś tam utrudnienie. Po drugie, no nie zawsze wypadało. I albo tak jak w przypadku Dejny, który w końcu był moim bardzo bliskim kumplem, ja nie mam z nim wspólnego zdjęcia. Nie mam dlatego, bo był bliskim kumplem. To dla pana to było co ja będę robił zdjęcie z kimś, kogo mam na co dzień? Jasne. No i... A kto z takich wielkich piłkarzy, czy nie wiem, może dziennikarzy, czy jakichś wielkich osób na panu zrobił wrażenie negatywne? Rozczarował się pan tą osobą? Kurczę, ja jestem tak skonstruowany, że ja pamiętam zwykle to, co dobre. No wie pan, bywa tak, że idealizujemy swoich idoli, czy tych wielkich, te wielkie postacie. Tak, ja wiem o tym doskonale. Pana rozczarował, nie? Czasem nawet lepiej nie poznać swojego idola, tak się mówi. O tak, czasami tak. Czasami tak. Ale też to działa... Nie, to ja inaczej na to panu odpowiem, że
jakoś pewnie bym znalazł kogoś takiego, ale to mi przyjdzie do głowy, jak skończymy już rozmowę. Tak to na ogół jest, ale ja pamiętam, że miałem coś takiego, jak poszedłem pracować do telewizji. To był rok 90. Ja tam byłem zastępcą szefa redakcji sportowej, bo to była pierwsza władza, że tak powiem, niekomunistyczna, czyli po 89 roku. I telewizja szukała kogoś, kto ma jakieś doświadczenia już w kierowaniu ludźmi, a ja byłem przez tam 12 lat sekretarzem redakcji piłki nożnej. I no ale podstawowa rzecz, ja nie byłem w partii. Szukali takich, którzy nie byli umoczeni w żadną partię. I jak poszedłem do tej telewizji w 90 roku, zresztą trwało to krótko, bo potem się okazało, że kto inny przyszedł i tak dalej. Nieważne, w każdym razie ja myślałem, że ci ludzie w telewizji to jest w ogóle elita kulturalna, intelektualna, bo ja ich oglądałem. Bogowie, prawda? No tak, tak. No i w wielu przypadkach tak było, ale w bardzo wielu byłem bardzo rozczarowany. Bardzo, bardzo. I to dotyczyło właśnie takich bardzo znanych nazwisk. Jeszcze wiem, że pan wspominał w jednym z wywiadów chyba o Maradonie, ale nie wiem, czy miał pan okazję o nim, z nim rozmawiać bezpośrednio, jakiś tam z nim kontakt, ale wiem, że pan mówi, że trochę pana rozczarowywał jako człowiek, mimo że był idolem i no, boskim piłkarzem. Mhm. Znaczy, nigdy nie rozmawiałem z Maradoną, ale byłem od niego tak jak teraz do pana, w takiej odległości od pana. On przyszedł do biura prasowego w Meksyku na Mistrzostwach Świata. Już nie pamiętam, czy po tej bramce, po tych bramkach z Anglią, czy nie. W każdym razie przyszedł, bywały takie zwyczaje, że w tych biurach prasowych pojawiali się, odwiedzali nas tam wybitni ludzie. I on przyszedł z Juanem Antonio Samaranchem, czyli prezydentem MKOL-u. I muszę powiedzieć, że zrobił na mnie jak najgorsze wrażenie, ponieważ on miał ile wtedy? 26 lat. Niecałe, 25. I on patrzył na tych dziennikarzy z całego świata tak z góry, i tak jakoś, wie pan, takie miny robił, zupełnie jakby nie miał mięśni śmiechu. No, przez grzeczność by jakoś tam się uśmiechnął, zagadał. Nie, zupełnie nie. I to było dla mnie dość dziwne. Jednak. Nie pasowało mi to do niego. Potem już jak się więcej o nim dowiedziałem, no to w sumie no, to do niego pasowało. Ale też oglądając ten film ostatnio o nim... Świetny film. Był pan w stanie zrozumieć trochę to jego zachowanie? Tak, że faktycznie on był oblężony? Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Wie pan, ale to jeszcze wynika z innej rzeczy, że no, on został cudownym dzieckiem bardzo szybko, czyli on miał skrócony ten okres dzieciństwa. Wiemy, że wychowywał się w trudnych warunkach, szybko przeskoczył. On nie ogarnął tego, on po prostu no, był trochę... Stał się w jakimś sensie towarem, wykorzystywano go. A za mało przeczytał, żeby rozwijać ten swój intelekt. No. Tak mówię, dobierając słowa, no bo w sumie no, to jest tragiczna postać. Tak, tak. Myślę, że w ogóle takie też przesłanie jest z tego filmu generalnie. Że no tak. No jednocześnie ta. Będąc idolem był tragiczną postacią, bo tak jest. No to zatracił się w tym. Czasami tak się zdarza, niestety. Jakby wiadomo, można go usprawiedliwić tym, że faktycznie no, mało kto mógłby sobie poradzić w tym całym szaleństwie, które go otoczyło. Mam pytanie trochę o przyszłość. Historię, ale o tą przyszłą historię, ta, która się pisze obecnie. Co tak naprawdę, bo tutaj pan kończy, dobrze pamiętam, 2016 rok? 18. 18 z meczu z Portugalią? Z Senegalem na Mundialu w Rosji. Portugalia była w 16, a 18 z Senegal. I tu się kończy gdzieś tam, powiedzmy, taka karta historii, którą pan zapisał w książce. A jakie kolejne będą karty, historie, które się napisały i które będą się pisały. Czy pan widzi jakąś taką przyszłość naszej reprezentacji, w ogóle piłki
piłki światowej w ogóle, co, o czym można by było pisać, o czym będziemy wspominali, o czym będziemy mówili? Nie ma żadnych problemów. Czy piłkarze nawet o których nie wiemy, mówili? Co to będzie, ale piłka jest nieskończona. Odpowiem tak filozoficznie. Piłka się pisze, historia piłki się pisze codziennie. Mam na myśli naprawdę poważne wydarzenia, nie? Tak jak na przykład polski piłkarze. O kim będziemy tak wspominać? Bo wie pan, tych wybitnych piłkarzy, pan zna mnóstwo nazwisk, które no, zagrali na Mistrzostwach Świata, zdobywali medale, ale o, nie oszukujmy się, 70% z nich tak naprawdę się nie do końca pamięta, tak? Pamięta się o tych 5-6 piłkarzach wybitnych. I jak będzie teraz? Znaczy, bo pamięta się tych, którzy byli wybitni, a jak oni byli wybitni, to coś osiągnęli. Może tak, w ten sposób. Czyli krótko mówiąc, zwykle ta pamięć o piłkarzach kojarzy się z konkretnymi sukcesami reprezentacji. Tak. Prawda? A dzisiaj nie mamy sukcesów reprezentacji. W związku z tym najbliższy nam Robert Lewandowski jest w gruncie rzeczy człowiekiem, który osiągnął wszystko, poza tym, że nie osiągnął tego, co Dejna, Lato czy Lubański. Nie zdobył medalu olimpijskiego, okej, wiem, że to się dzisiaj nie liczy, ale na Mistrzostwach Świata wprawdzie było, nawet bramki nie strzelił. Czyli tutaj jest, my go zapamiętamy jako bohatera niewątpliwie, bo na to zapracował, no ale żeby pamiętać kolejnych jego następców, no to oni będą musieli albo co najmniej dorównać mu pod względem osiągnięć, albo też stworzyć coś takiego z reprezentacją, co było dziełem Górskiego i jego zawodników. A ja nie powiem, że ja nie widzę takiej przyszłości. Być może już są na świecie tacy piłkarze, którzy kiedyś stworzą taką drużynę w Polsce, tylko o tym jeszcze nie wiemy. A kto poza nim, o kim będziemy wspominali jeszcze? No bo o Robercie łatwo powiedzieć, bo jest na dobrą sprawę najlepszym zawodnikiem na świecie, więc no on jest, tak jak i Messi, Ronaldo, pewnie będziemy wspominać ich przez wiele lat, podobnie jak Pele, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, tak przypuszczam, że o nich również, ale czy te nazwiska jeszcze poza tym Lewandowskim, który wydaje się oczywisty? Nie? No to ja nie podam żadnego nazwiska na razie, bo ja nie znam takiego nazwiska. Ja nie wiem, co wyrośnie z tych, którzy dzisiaj już tam się dobijają do reprezentacji. Byli? Którzy byli kiedy? Na przykład, no nie wiem, mamy Błaszczykowskiego, Piszczka, takie osoby, które to niewątpliwie mocno, tak, nie? To niewątpliwie tak. Ale chodzi mi o to, że właśnie powstaje taka książka za 30 lat, nie? I kto powinien być w niej wyróżniony, nie? Albo o zawodnikach, nie? Kogo się wyróżni w takiej książce? Szczególnie. Patrząc na to, co pan powiedział, że nie mamy tych sukcesów w piłce reprezentacji, nie? No to wtedy ja bym... Jak to interpretować? To wtedy ja bym popularnością wtedy... Instagrama? Facebooka? Twittera? Nie wiemy, jak się rozwiną media społecznościowe. Ja przynajmniej nie mam takiej wyobraźni, bo to one nie są mi szczególnie bliskie. Chociaż siedzę po parę godzin dziennie w internecie. Ale... Gdybym miał pisać dzisiaj książkę o najwybitniejszych polskich piłkarzach, to ktoś taki jak pan wymienił, czyli Błaszczykowski, Piszczek, na pewno by się tam znaleźli, ale ja bym dokonywał takiego wyboru postaci, jak dokonałem wyboru meczów. Czyli niekoniecznie to byłyby jakieś wielkie wydarzenia, w tym przypadku niekoniecznie najwybitniejsi piłkarze, tylko tacy piłkarze, którzy z jakiegoś powodu niekoniecznie tylko sportowego zapadli ludziom w pamięć. Bo wykonali jakiś gest, bo byli przyzwoici. No i pan zobaczy, no Jerzy Dudek jest jednym z najwybitniejszych polskich bramkarzy, nie ulega wątpliwości, no i wyjątkowo utytułowany, prawda? I przeszedł do legendy Liverpoolu. Ale nie przeszedł do legendy reprezentacji Polski. Paradoks. Pojechał na Mistrzostwa Świata. No, czy pan pamięta jakiś taki, ja tego Jurka uwielbiam, bo ja go znam. Ja go bardzo lubię. Wiem, że to jest przyzwoity facet i tak dalej, i tak dalej. Wielki bramkarz, przyzwoity gość. Ale czy pan pamięta jakiś mecz reprezentacji, o którym możemy powiedzieć, Dudek tam go wygrał?
Wiadomo, zapadają te eliminacyjne mecze w pamięć mocno, ale czy co to... No tak, no, no nie, no oczywiście, że tak. To były mecze po stronie bramkarza? Ale no właśnie. Ale... Ja nawet nie wiem, czy bym użył stwierdzenia, że Jerzy Dudek był najlepszym polskim bramkarzem. Nie, ja tego... ostatniego dwudziestolecia nawet. No... Ciężko powiedzieć. Ciężko dzisiaj... powiedzieć, zależy jak na to patrzysz. Dokładnie. No. Dzisiaj zresztą Wojtek Szczęsny czy Łukasz Fabiański są świetnymi bramkarzami. No tak. Zresztą no tak. Artur Boros też ciekawy, Tomek Kuszczak, no, no sporo było. Zdecydowanie tego, tak. I każdy, i słusznie, i każdy z innego powodu. W zasadzie tak. Można by zrobić książkę o bramkarzach. O bramkarzach, tak. To... Jest taka książka angielska zresztą, Goalkeepers. Tak? Tak, tak, jest, jest. To jest A powiem panu, to jest historia reprezentacji. To ciekawie brzmi o bramkarzach. I opisać każdego z bramkarzy, gdzie pan powiedział, że bramkarze jest inny. Są troszeczkę czasem... Tak. Może właściwie to godzina jest tam która, wracam do domu, zaczynam. To jest dobry pomysł. Nie, mam co robić. Ale tak. No, jeszcze ale tak. Nie kończy pisania, przypuszczam, książek przecież. To no ale mam coś w planach i nie byli to bramkarze. Okej, okay. A to co pan powiedział... Ale to nie, wcale nie jest głupi pomysł. No. Pan Stefan podrzucił pomysł tutaj, jak ktoś będzie chciał wykorzystać, to może skorzysta. Ale wie pan, jeszcze tu pan powiedział o takich nieoczywistych postaciach, to zresztą mecz Polska-Niemcy wygrany. Tak. I przychodzi mi na myśl Sebastian Mila, który no przecież w tej reprezentacji może też nie był jakimś wybitnym piłkarzem, którego zapamiętamy na lata, ale ten mecz po prostu no, zapisał się w kartach historii. Proszę pana, znowu pan trafił w mój czuły punkt, dlatego że ja tego Sebka Mila to ja w ogóle uwielbiam. Trochę chyba nie da się go nie lubić, ale to jest facet sympatyczny. Ale no tak, ale wie pan, on miał jakieś tam swoje dołki, dokonywał złych wyborów, bo ta Austria, czy potem Walleringen, to jakoś tam nie za bardzo mu to wyszło, chociaż Puchar Austrii zdobył, strzelił bramkę chyba nawet na Praterze w finale. W każdym razie ja go uwielbiam, bo ja go pamiętam jeszcze z czasów Groklinu i nawet się śmieli, że to jest mój nieślubny syn. Tak, tak, w redakcji, ale no bo on był taki właśnie, taki synuś mamusi. On tam przecież jak zarabiał, to pieniądze wysyłał do rodziców, do tego swojego koszalina. No, wszyscy opisuje, że on jednak taki był sam. On był fantastyczny. On z siostrą miał taki super... Tak, no. tak. Jak on mi opowiadał, tam w ogóle. No. Bo on mnie też tam jakoś może nie tyle lubił, bo mieliśmy bardzo dobrą relację. Ale tak, on po prostu wiedział, że może ze mną szczerze porozmawiać, że natychmiast następnego dnia tego nie przeczyta w internecie. Bo to jest też taki, wie pan, taki miernik dla piłkarza. Jak dziennikarz zdobywa szacunek, jak mu piłkarz mówi, proszę pana, ale to tylko prywatnie, to trzeba o tym pamiętać. A wielu nie pamięta. No i już potem nie ma drugiego kontaktu. W każdym razie, wie pan, ja zresztą widziałem na własne oczy tą bramkę, jaką on strzelił w Manchesterze Davidowi Szymanowi, tak. Bo byłem na tym meczu. I pamiętam, jak w przeddzień meczu z Niemcami kadra miała zgrupowanie w tym samym hotelu, w którym spotyka się i teraz. To są takie peryferie Warszawy. Jeszcze wtedy można było z piłkarzami rozmawiać, teraz to się wszystko skończyło nie ze względu na pandemię, tylko jakieś idiotyczne obyczaje niestety panujące w całym świecie, że tak naprawdę człowiek jedzie, dziennikarz jedzie, nie ma kontaktu poza konferencjami. Słyszy tylko... No tam w mixzona to jest po meczu, to w ogóle na te konferencje to też. I dochodzi do sytuacji paradoksalnych, że ja idę na zgrupowanie, ja chcę pogadać z piłkarzem, to dzwonię do niego. My się widzimy i rozmawiam przez komórkę, widząc się. To jest nienormalne. No, w każdym razie wtedy było tak przed tym meczem z Niemcami, że no, obskoczyli ci moi koledzy, wszystkich piłkarzy, którzy chcieli rozmawiać, a ja się nie lubię pchać. I myślę sobie, a ja pogadam z Sebkiem Milą. I ja poszedłem sobie do tego Sebka. Usiedliśmy, gadaliśmy sobie sami, a potem koleś mi mówi, jeden bardzo znany, ty po co ty z nim rozmawiasz? Przepraszam, bo nawet nie powącha boiska. Dobra. Ja miałem jakąś taką irracjonalną wiarę. O, piłkarz to czuje, że ma wsparcie. Ja już wielokrotnie się o tym przekonałem, dobrze na tym wychodziłem. Bo piłkarz kończył karierę, stawał się trenerem i on pamiętał, jakie miał ze mną relacje. To naprawdę, to się opłaca się być przyzwoitym. W każdym razie, wie pan, stało się, co się stało.
Ja czekam w Migzonie na Stadionie Narodowym po meczu i byłem tak, stałem jako jeden z pierwszych, czyli byłem sam, nie było obok mnie nikogo. Wychodzi Sebek, wywiad się ukazał w gazecie w dniu meczu, w Rzepie. Wychodzi Sebek, widzi mnie, tam jest bariera ta metalowa i rzuca mi się na szyję, ja jemu się rzucam, między nami jest ta bariera, on płacze, a mnie niedużo trzeba. Ojej. To był najszczęśliwszy moment w jego życiu. Jeszcze pamiętam, jak on mi opowiada, mówi, wie pan, przecież ja grałem w pierwszym meczu na tym stadionie z Portugalią, wszedł na minutę czy coś. Mówię, Boże, żeby tu kiedyś wrócić, żeby tutaj się jakoś tam pokazać. I nagle ja strzelam bramkę Niemcom i to jest bramka zwycięska. Wie pan, i po prostu dzielenie się radością z człowiekiem, o którym wiem, że jest przeporządny, sympatyczny, powszechnie lubiany, a jednocześnie odsunięty jak gdyby na bok i czasami on to, że był lubiany, to czasami działało przeciwko niemu. Nie, to dzieciak, nie, to potrzeba walczaka, to tego. No nie. I to po prostu on tego nie zapomni i ja tego nie zapomnę. I to jest fajne. Super. I to samo jest z Kubą Błaszczykowskim. Właśnie mogę to powiedzieć, że ja zawsze z Kubą miałem bardzo dobre relacje, polegające właśnie na zaufaniu i na wierze w człowieka. Nawet jak mu nie szło, jak była ta historia nieelegancka z odebraniem mu opaski kapitańskiej, on to bardzo przeżył już tam bez szczegółów, o których mi zresztą mówił właśnie, bo chciał się zwierzyć komuś, tak po ludzku zwyczajnie, ale ja pamiętam, że jak byłem mistrzostwem Europy we Francji, on nikomu nie udzielał żadnych wywiadów, bo on mówił, że ja do niego zadzwoniłem, ja byłem na jednym meczu na tych mistrzostwach i wróciłem tutaj do Warszawy i do niego zadzwoniłem i pytam go, Kuba, bo on se kazał mówić po imieniu, ja zwykle jestem na pan z piłkarzami, no chyba, że byli rówieśnikami. On mówi, Kuba, dlaczego ty nie rozmawiasz z dziennikarzami? A on mówi, panie Stefanie, panie redaktorze, jak ja idę na konferencję prasową, bo już muszę, i widzę na tej sali połowę tych, którzy pisali i mówili, że mnie tutaj w ogóle nie powinno być i po co mnie ten trener powołał, to myśli pan, że ja mam ochotę z nimi rozmawiać? I to jest, i trzeba zrozumieć piłkarzy. Tym bardziej, że były to oceny niesprawiedliwe. A potem się okazało, że on przygotowując się sam, bo przecież miał kontuzję, był najlepszym piłkarzem naszej drużyny. Zachować obiektywność w tych czasach, nie robiąc czegoś pod kliki, pod to, żeby się... Nie, to nie jest łatwe. Ja mam świadomość, że ja sam nie jestem obiektywny. Ale to jest bardzo trudne, naprawdę. Opisać w taki sposób, żeby nie urazić piłkarza i napisać coś sensownego. Nie jest łatwe. To jest naprawdę trudne, bo wie pan dobrze, jakie są czasy. To jest na pewno trudny temat. Tak, a poza tym na przykład, jak już mówimy o takich ludziach, to niech pan zwróci uwagę, dlaczego nikt nie napisał książki o Łukaszu Fabiańskim? Bo z nim się nie łączy żadna afera. No właśnie, tak sobie pomyślałem, co Łukasz Fabiański... Bambi, on jest Bambi, on miał ksywkę Bambi zawsze. To jest tak spokojny człowiek. Prawda? Chociaż... A to po prostu ja trochę tego życie znam. On nawet jak grał w Legii, to... On, broń Boże, się nie izolował od kolegów. Nie, jego wszyscy lubili, było wszystko fajnie, ale wszyscy mieszkali, piłkarze Legii mieszkali na Ursynowie, to on sobie wybrał drugą część Warszawy na Białołęce. A ja tam mam spokój. A że dalej? Nie, ale ja tak. Czy ja panu powiem, w ogóle wydaje mi się, że dzisiaj piłkarze i może lepiej, jakby mieli napisać o sobie książki, to nie wiem, czy oni by napisali coś kontrowersyjnego, bo z nimi się nie wiąże zbyt wiele afer. No, o tym, że idą spać o 22, no, nie piją alkoholu. Tak. Pewnie część jakieś ma historie, które zostają między nimi i przypuszczam, że nie ma ich dużo, ale trochę jest, zależy od charakteru i zawodnika, no ale zresztą ja tak jak dzisiaj myślę, to rozmowy i książki na temat piłkarzy obecnych to jest trochę za wcześnie na takie rzeczy, bo... Ja najlepiej lubię pisać o historiach już zakończonych. No tak, no od piłkarza myślę, można się więcej dowiedzieć też, nie? Mhm.
Panie Stefanie, bardzo dziękuję za kawał fajnej, ciekawej historii. Historii, jak opowiadam. Moja przyjemność. Jak to nazwać? Oczywiście polecam książkę. Link do zakupu tej książki do wydawnictwa SQN będzie w opisie tego filmu, więc zapraszam. Możecie oczywiście sobie tam zajrzeć. No i zachęcam oczywiście do zakupu. Zresztą chyba innych książek również, jeżeli one są jeszcze dostępne, to... Większość chyba nie jest, ale w SQN są jeszcze dwie książki, takie napisane wcześniej. Dwa tomy moje z tych historii futbolu. Mhm. Nie wiem, czy pan się zmieści, bo właśnie zauważyłem, że mi się skończyło miejsce na piłce, ale jakby pan gdzieś może spróbował się wcisnąć podpisem swoim, to będę bardzo wdzięczny. Ja tak jak mówiłem, jeszcze raz zachęcam oczywiście tutaj zajrzeć do SQN, do chyba Labotika i też możecie tam znaleźć książki wydawnictwa SQN. Ta książeczka naprawdę myślę, że ciekawa, jeżeli ktoś lubi zobaczyć kulisy tych wszystkich bardzo ważnych meczów. Mam nadzieję, że rozmowa z panem Stefanem wam się podobała i usłyszeliście coś ciekawego, coś się nauczyliście. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji. Wywiad generalnie też staram się wypuścić w formie podcastowej, czyli samo audio też wychodzi na platformach podcastowych. Łapeczki w górę, komentarze, to co się powinno robić tam, żeby ten film był popularny. A ja tutaj mam jeszcze mały taki konkurs, bo dla pana mam prezent, a dla widzów mam konkurs. Kojarzy pan aplikację Flash Score? Tak. Tam są wiele dyscyplin sportowych, można śledzić na bieżąco wszystkie mecze. Niech pan mi powie, jaki pan rozmiar nosi. M? Elkę? Elkę. Mam M-kę. Dobra. Ale myślę, że ona jest na tyle duża, że... Super, bardzo dziękuję. To jest polówka Flash Score. O, fantastycznie. Bardzo dziękuję. Mam drugą polóweczkę Flash Score'a, którą chciałbym wam przekazać. I najbardziej ciekawi mnie teraz, żebyście opisali, jaki mecz albo jaki piłkarz, a najlepiej jaki mecz, jaki piłkarz zapisze się na kartach historii polskiej piłki i dlaczego? Według was, który z tych meczów wy byście wybrali? Pan Stefan opisał tutaj wiele ważnych spotkań. Ja was proszę właśnie też, według was, który mecz i który piłkarz zapisze się na kartach historii, które wy wspominacie najlepiej. I taka najbardziej kreatywna odpowiedź ode mnie otrzyma też polówkę Flash Score'a. Więc zachęcam, w komentarzach piszcie. Myślę, że zrobimy sobie tam około tygodnia, 7 dni od ukazania się tego wywiadu, 7 dni na rozstrzygnięcie. Ja później wejdę w komentarze i poinformuję zwycięzcę. To co? To jeszcze raz, panie Stefanie, bardzo dziękuję. Aha, my sobie jeszcze przejdziemy na kanał wydawnictwa SQN. Zrobimy mały quiz, mały konkurs, małą zabawę taką piłkarską. Zachęcam do odwiedzenia kanału wydawnictwa SQN i tam jeszcze spotkamy się raz z panem Stefanem. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego.